Człowiek, który przy pomocy klawiatury zadaje czytelnikom rany i robi wyrwy w sercu. Ojciec komisarza Mordki, projektant żmiowiska, jeden z najpoczytniejszych polskich pisarzy. A mówię o gościu najnowszego odcinka podcastu, mój ulubiony film, Wojciech Chmielarz. Dzień dobry. A dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo ładnie mnie przedstawiłeś, podoba mi się to. Zawsze staram się w ten sposób swoich gości uhonorować, a tutaj zdecydowanie dorobek i CV było z czego wybierać. E, drogi Wojtku, z pytanie na rozgrzewkę. Widziałeś ostatnio jakiś dobry film? Czy ja ostatnio widziałem jakiś dobry film? E, no chyba nie. Powinienem się bardziej przygotować. Znaczy wczoraj oglądałem, ale to nie film, tylko serial, tak? Jaki? Czyli e, "Kulawe konie" z, z Gary, -Gary, Oldmanem. Gary Oldmanem na podstawie powieści Mika Herona. Tak się podejść, ten, ten taki dobry szpiegowski thriller, kurczę, bardzo mi się e, podobał. Mm -hmm. Czy rozumiem, że pandemia koronawirusa sprawiła, że kino zacząłeś może omijać szerokim łukiem i nagle serwisy streamingowe wjechały na całego czasu. Czy znaczy, głównie serwisy streamingowe stopnią, wjechały z tego powodu, że ja ojciec dziećmi, tak? I co więcej, my z żoną nie mamy tutaj żadnej rodziny w Warszawie. Znaczy jesteśmy oboje przyjezdni, więc nie ma z kim tych dzieci zostawić. Witam w klubie. I po prostu każda wyprawa do kina to jest jakieś wielkie, święto i w ogóle wielkie. Logistyczne przedsięwzięcie. Się w ogóle strasznie ucieszyłem, że w końcu moja córka była w takim wieku, że mogłem z nią pójść do kina na Spidermana najnowszego. Tak, tego bardzo chciałem zobaczyć. Tak i miałem. E, mogłem z czystym sumieniem pójść do kina z dzieckiem. Tak i się w ogóle mówić, że się dzieckiem zajmuję przez ten czas, więc w ogóle super. No właśnie. Spiderman znalazł się na liście filmów, którymi przesłałeś, więc może od niego zacznijmy. Bo zacznę od tego, że, że lista, którą przysłał mi Wojtek, jest nieoczywista. E, Spory z nich tytułów których nie określa się mianem klasyków kina, ale to tym bardziej czyni je ciekawymi. Ale skoro znalazł się spider to porozmawiamy o Spider-Manie, no bo właśnie, najnowsza część, część, która zarobiła furdę dolarów, blisko 2 miliardy, ale też nie mam poczucia, że to jest ta część najbardziej fetowana, najbardziej lubiana przez wszystkich, więc co sprawia, że bez drogi do domu najbardziej podbiło Twoje serce, a nie na przykład e, poprzednia część albo jeszcze odcinki z e, Tobim Maguirem tudzież Andrew Garfieldem. Um. Nie no, z, wiesz co, z, ja mam właśnie wrażenie, że to jest najbardziej fetowana część tak, i naj, 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 najbardziej no i... zdobyła e, serce fanów, więc to jest ten z tych wszystkich filmów, które ci wysłałem, to jest najmniej oryginalny i wyjątkowy wybór z mojej strony. E, słuchaj, no, znaczy ja się zgodzę, że na pewno to nie jest najlepszy Spider-Man. Tak? Mhm. Znaczy tam z, pewne uproszczenia scenariuszowe są takie, że jak to się ogląda, to się łapie za, człowiek za głowę. Niemniej no i te, te jest to niskie granie na nostalgii, wiesz, i, i sentymencie widzów do starszej postaci, ale to po prostu działa. Nie? Rado, jak się. Ja w ogóle wiesz, się wychowałem na komiksach ze Spidermanem. Mam ogromną słabość do tej postaci. Widziałem wszystkie filmy. Z każdym mam jakieś miłe wspomnienia związane, tak? I możliwość pójścia do kina i zobaczyć wiesz, zobaczenia nie jednego, ale trzech Spidermanów, tak. Plus te wszystkie postacie z przeszłości, plus oczywiście chwytająca scena z Andrew Garfieldem, tak. Nie będę spoilerował jaka, ale i ten jest. No, działa ten film po prostu na, na emocje. Obudził we mnie dziecko, po prostu świetnie się na nim bawiłem i się nie mogę doczekać, kiedy zobaczę go po raz kolejny. A ty jesteś nostalgiczny w takim razie? No, najwyraźniej w przypadku, jeśli chodzi o Spidermana, to najwyraźniej tak. Mhm. A w takim razie, jeżeli jesteśmy już w klimatach przeszłości, to pamiętasz swoją pierwszą wizytę w kinie? Wiesz, co pamiętam moją pierwszą wizytę w kinie i najgorsze jest to, że nie potrafię sobie przypomnieć, jaki to był film. To było kino Apollo w Gliwicach. Istnieje jeszcze? E, nie, nie istnieje niestety. Teraz tam jest chyba biedronka. Jeśli <laughs> dobrze kojarzę. Bo było, było fajne kino, fajny, fajny budynek, teraz jest tam, teraz jest tam biedronka. Ale no, ono już od, od wielu lat spajtowało i. <laughs> Nawet nie, kurczę, to był jakiś oczywiście film animowany. Nawet nie pamiętam o czym, po mam, przed, o czym mam przed oczyma, wiesz, kilka, mm, kilka kadrów z, z, tego, z, tego, z, z, z tego obrazu, z, z, ale no, nie, na pewno nie był to żaden film Disney, ja bym go skojarzył. Wydaje mi się, że to była polska bajka, ale chyba nie. Prawdopodobnie Miśko to było Argon. Nie, nie, bo to było animowane i to było ładnie animowane, wiesz. Kurczę, ale obawiam się, to mogło, ponieważ to prawdopodobnie było w, w jeszcze w schyłkowym PRL-u albo na początku lat 90. zupełnie, więc obawiam się, że to mogło być kurde, jakaś bajka enerdowska albo w ogóle czeska, czy bułgarska, nie wiem, nie? I nie ma szans, żebym to odnalazł. A w takim razie pamiętasz już swoje świadome wizyty, kiedy szedłeś sam, decydowałeś na co idziesz, albo na przykład próbowałeś <laughs> przekupić panią bileterkę, żeby wpuściła cię na film, który być może nie był jeszcze dla ciebie przeznaczony, bo byłeś za młody. Nie no, wiesz co, słuchaj, ja ponieważ jak się wychowywałem ym, w, jako dziecko na początku lat 90. Tak, i to był taki okres, kiedy Polska była po prostu biednym krajem, tak? I wszyscy próbowali jakoś żyć, więc tam nie trzeba było przykupywać biletarki. Po prostu wiesz, jak się cieszyli, że kupowałeś bilet i cię wpuszczali do środka. Słuchaj, ja jako ile mogłem mieć wtedy lat, ale na pewno byłem zbyt młody, to w którym się 7? W którym roku 7? Ten... 95. 93 jako 12. 11-latek? Jako 11-latek poszedłem do kina na 7. Albo 12-latek. Znaczy, to nie jest film dla 11-latka, to nie jest film jak na 12-latka. Ja poszedłem na to do kina. Mm -hmm. tak? I nikt nie robił mi problemu z, z, z kupieniem biletów. No, a propos y, filmów, które ogląda się być może w zbyt młodym wieku, przychodzą ci do głowy w takim razie sceny, które cię straumatyzowały na dłuższy ehm, okres czasu, bo si byś na pewno. Jakiś film z wężami, ale pewnie przyrodniczy. Okay. Ja, mówię, wiesz, ja się boję węża. Znaczy, nie, nie, nie boję się tego przyznać, boję się węży. Nie, nie jest to jakaś taka pańka, że wiesz i, i nie jest to jakaś taka fobia. Natomiast niewątpliwie kiedyś musiałem zobaczyć jakiś film przyrodniczy z wężami, od tego czasu, takie, yy, więc, yy, więc nie. Stąd żmiowisko. Stąd żmijowisko, tak, oczywiście. No, między innymi dlatego. Tak, znaczy ta, ta, ta wizja kłębiących się żmi od razu na mnie działała tak, tak mocno, że aż się chciało, chciało pisać. Cytacik z wywiadu z Wojciechem Chmielarzem, a propos tego jak narodziła się jego pasja do opowiadania historii. Swoje zrobiły też seriale kryminalne, kiedyś puszczane w każdy czwartek po 20:00, takie kultowe tytuły jak Gliniarz i Prokurator, czy Żar e, tropików. Tak. Jakie tytuły ci jeszcze przychodzą do głowy, którymi karmiłeś co, no z... swoją młodocianą głowę? Znaczy, naj... Jednak naj... najmocniej mi ten Gliniarz i Prokurator, który wszedł w głowę, Um, I i pa pamiętam tych aktorów, pamiętam tego psa, którego miał prokurator, tak, tego Mopsa. Ale wiesz, to też yy, Remington Steel i kurczę z ja, z Brosmanem, tak, Ale jest jeszcze taki. Se, nie przypomnę sobie tytułu, ja zawsze go zapominam i zawsze go go googluję, tak, mm -hmm. ale był taki yy, serial yy, sensacyjny, kryminalny o fotografce mody, która... Niebezpieczne prac... ujęcia. Niebezpieczne ujęcia, nazywało. tak, tak. I tam z było... Jako I need a hero. Tak, dokładnie, dokładnie to. I z tragiczną historią, bo tam tak. aktor, który grał główną rolę, przez przypadek się zabił na planie, tak zresztą wyjątkowo... W, no, właśnie taki lekkomyślny sposób, tak? On chyba próbował rekwizytem, wydawało mi się, że to jest rekwizyt. A to nawet był rekwizyt, tak? Ale nawet mhm. jak się przykłada go do głowy i sobie strzela, to. Um, a on tak właśnie zrobił, to te gazy, które ratują z, z, z lufy, no, z, zabił się w ten sposób, niestety. Więc tak, ten, ten, ten z jakiegoś powodu ten, wiesz, z, ale z ten, ten, ten tytuł mocno mi zapadł w pamięć, wiesz, i kurczę, karmiłem się temu, Ale oczywiście, wiesz, były jeszcze, a to już nie w czwartek, tak, Drużyna A, nie? E, MacGyver, te wszystkie kultowe seriale lat 90., no, z, z, wszyscy się na nich wychowaliśmy. No. Zdecydowanie tak. A jeszcze wracając do Spidermana. Nie przeraża Cię fakt, że być może obecnie w kinach mogą się już sprzedawać tylko ekranizacje komiksów i takie filmy jak Spider-Man mogą pokonać pandemię koronawirusa, zarobić tyle, ile zarobiłyby w normalnych okolicznościach przyrody, a wszystkie inne filmy lądują na streamingu, tudzież okazują się większymi lub mniejszymi klapami finansowymi. Że w niedobrym kierunku być może zmierza Hollywood i świadkina. Znaczy, nie sądzę, żeby tylko i wyłącznie wiesz, ekranizacje komiksów się miały szansę sprzedać, chociaż, kurczę jak sobie teraz myślę, to możesz mieć rację. Dobra, ale niewątpliwie masz rację pod względem tym, że kino idzie w, o, już od dłuższego czasu w złym kierunku. Tak, Hollywood idzie może w złym kierunku w ten sposób. E, przecież, jak sobie spojrzymy na. Mm, y, z, te listy najbardziej kasowych filmów, to od dawna to są właśnie ekranizacje albo komiksów, albo kolejne części różnych filmów szybcy i wściekli, szybcy wojny, wściekli wojny, tak albo z, z rebuty jakiejś serii, tak? Więc po prostu nie ma. co jest jakby naturalne, tak? Jeśli się wkłada w produkcję filmu te 200 milionów dolarów, tak, no to chcesz mieć pewność, że ten film ci przyniesie zysk, tak i premiujesz bezpieczne. E... Bezpieczne inwestycje. No, dlatego pewnie jakąś taką fajną niespodzianką jest to, że się Duna tak na tyle ładnie sprzedała. Ten film e, przecież też jest e, no, jednak ryzykowny, tak? Znaczy, jest, tam jest bardzo jednak nieśpieszna, nie, nieśpieszna narracja. Tam wszystko się toczy bardzo powoli. E, mamy bardzo ładne, ładne zdjęcia. Jest e, grany niemalże bez emocji, tam wszystko jest me, mega, mega chłodne, no a scen akcji jest bardzo mało, tak, a jednak to się pięknie sprzedało, na tyle, że, że Warner Bros. tak postanowił wybulić kolejne te 200 milionów dolarów, żeby nakręcić kolejną część, prawda, więc to daje jakąś nadzieję, no ale jest, jest ciężko, no, dlatego dostajemy takie rzeczy jak, kurczę, z czwartą część Matrixa, a tego nie skończyłem, oglądasz. Nie da się tego filmu. Okej, okay. oglądałem go w kinie, ale zastanawiałem się, czy twórcy nas trollują w przypadku tego filmu, czy oni to robią na serio, czy to ma być trochę terapia reżyserki, która nakręciła jeden kultowy film i potem nic równie dobrego nie udało jej się zrobić i ma poczucie, że jej dzieło, czyli Matrix, zostało odebrane przez fanów, i oni uważają, że to jest jej ich film, i oni go lepiej interpretują od niej. Nie wiem, nie wiem. Ale to oczywiście, filmu, że fani lepiej interpretują. Jeden... To, jest, wiesz, to jest naturalne. Każdy dobry twórca wie, że wiesz, od interpretacji są właśnie e, odbiorcy dzieła, tak? Ja najlepsze rzeczy, najciekawsze rzeczy, które dowiedziałam dowiedziałem o swojej książce, to się dowiedziałem od innych ludzi, tak? I to jest, to jest coś, z czego powinieneś się zawsze jako twórca cieszyć. Um, y, natomiast nie, nie wiem, po co ten film powstał. Po prostu wiesz, oglądałem go i, i nie wiem. On nawet, wiesz, on nawet nie powstał dla ludzi, nawet nie jechało na nostalgii jak Spider-Man. To znaczy, ja oglądałem ten film, On tam był odwołania do, wiesz, do tych poprzednich części. Ja widziałem oczywiście te trzy poprzednie, poprzednie części, byłem, byłem w kinie, pierwsza jest tylko dobra. Um, ale wiesz, ja połowy tych odwołań nie rozumiałem. Tak? To znaczy, że, że ktoś się pojawił w trzeciej części, tak to było. Jakaś kapitanka statku, ale wiesz, wiesz, ona chyba, yy, Lana Wachowska to wyreżyserowała, tak? tak? Chyba, chyba przesadziła z myślą o tym, że wszyscy się jarają jej, jej trylogiem. Absolutnie nie, ludzie się jarają co najwyżej pierwszą częścią filmu. Nie to podobno wyglądało tak, że wytwórnia Warner Brothers postawiła Lanie Wachowskiej ultimatum. Albo ty ten film nakręcisz, albo my i tak go zrobimy, bo hmm. mamy prawa do Matrixa. Więc ona go nakręciła, natomiast zastanawiam się, czy ludzie, którzy czytali ten scenariusz i wyłożyli 170 milionów dolarów, hmm. Byli przekonani o tym, że to ma szansę się zwrócić, ponieważ ten film jest antytezą, nie wiem, kina rozrywkowego. Oj, tak. tak. To, czego najbardziej nie mogę jednak twórcą wybaczyć, to ty powinieneś mówić a teraz no nie, Ale mów, nie. No, jak, jak ten film wygląda? Wygląda źle. A. Te sceny akcji są po prostu bieda scenami akcji. Nie wygląda źle, tam, jest, tam nic, nie, nic nie działa niestety, wiesz, nie ma żadnej zagadki, nie ma, nie ma tam, tam niczego. No. Nie, ja odpadłem, znaczy widziałem prawie cały, tak, ale odpadłem jakieś 20 minut przed końcem, już byłem śpiący, stwierdziłem, idę spać, obiecałem sobie, że go zobaczę do końca następnego dnia i od tego czasu minęły chyba 3 tygodnie albo 4 tygodnie i chyba już go nie zobaczę do końca. No, do, dokładnie, ale wracamy do listy ulubionych filmów i teraz przeskakujemy, z jednej strony spider Spiderman, a z drugiej strony tak... Kameralne, wyciszone, no, bo wyciszone może nie, kameralne kino, jak bliżej, Closer w reżyserii Majka Nicholsa, historia rozpisana na cztery postaci. Tak. I to jest też film, który nie był ani wielkim hitem kasowym, i też mało zgarnął nominacji do Oscara, chociaż był prestiżowym projektem, ale to jest taka opowieść, która mi się, mam wrażenie, kojarzyła tak z żmijowiskiem, że ty lubisz opowieści o ludziach, którzy zadają sobie psychiczne cierpienie. Jest, e... jest tam miłość, ale jest też okay. dużo... to jest bardzo ciekawy trop. E... Złości. Na pewno ten, na pewno... Ojej, będę teraz o nim myślał, jak będę wracał z tego wywiadu. Wiesz, no jak, jak Closer wpłynęło na moje, na moje książki. E... Wiesz co, no jest to, jest to film... Ja w ogóle uwielbiam, to jest, będziemy o tym rozmawiać, to wiesz, mm -hmm. filmy na małą ilość aktorów, tak, gdzie po prostu mamy, aktorzy mają czas i mają miejsce, żeby, żeby zagrać, tak? Mamy czas poznać te postacie, zobaczyć ich relacje. No i przecież tam e, sceny, to co tam robią e, aktorzy. Ja do dzisiaj mam tą scenę, wiesz, z, Cleveland, Owenem i, i Julią Roberts, kiedy on wraca z delegacji, już wiedząc, mm. że ona go zdradza z Jude Lowem, tak, i prowadząc z nią rozmowę, tak jak oni chodzą po tym całym em, em, z, po, po, po tym całym mieszkanie, to, tak, I, i on ją domaga się, żebym dokładnie powiedziała, jak, jak i w jakiej okoliczności uprawiała seks z rzędą. To jest fenomenalna. Fenomenalna scena. Jest tam świetna Natalie Portman, jest Jude Law, który jest chyba moim ulubionym aktorem, tak mm -hmm. naprawdę, chociaż nie do końca wiem dlaczego. E, <grybujesz> Miałbym, wiesz, mam problem, że wymienić z nim, z nim filmy, e, w których naprawdę się, się wykazał, bo jednak to jest chyba mój ulubiony aktor. Oprócz Klausa, oczywiście. E, no, wszystko tam gra, wszystko tam gra, jest bardzo intensywny. To, jak relacje między bohaterami tam są intensywne i one, wiesz, idą w każdym kierunku, tak? Oni wszyscy są ze sobą połączeni, yy, wszyscy coś yy, przeżywają, każdy jakoś się zmienia, niektórzy wychodzą z tej historii poranieni, ale jednak, yy, ale jednak będąc w lepszym miejscu już na początku tej historii, inni wręcz prze przeciwnie. I przy czym jest to, no, bardzo, bardzo piękny film i, i świetnie ten, i świetnie... Yy, Świetnie napisany, świetnie zagrany i świetnie zrobiony. A pamiętasz w ogóle, pierwszy... ile miałeś lat, kiedy pierwszy raz go zobaczyłeś? Bo wydaje mi się, że to jest film, który docenia się być może właśnie z wiekiem, kiedy już się trochę nie, ja, przeżyło. Ja, ja, go, ja go zobaczyłem, jak kiedy on w kinach był. I ja wtedy miałem 20 lat, 21, coś takiego. I to tak? już była miłość od pierwszego wejrzenia? To już była miłość od pierwszego wejrzenia. Po prostu kiedy go zobaczyłem, to... Znaczy, to nie jest też tak, że ja, wiesz, oglądam ten film co roku, tak? Ale zawsze jak na niego trafiam, wiesz, w telewizji, to zostawiam mnie i oglądam, oglądam do końca, tak? świetna rzecz, no, świetni, świetni, aktorzy i no właśnie nawet wiesz, nawet ze zdumieniem w pewnym momencie się zorientowałem, że, że to jest mój ulubiony film, tak? bo jak mi ktoś zada, zadawał pytanie, mm -hmm. jaki jest mój ulubiony film, to przez długi czas nie wiedziałem co odpowiedzieć, a w pewnym momencie się zorientowałem, że to jest Closer, tak, co było, co było dla mnie sam bliżej, tak, co było dla mnie samego sporo niespodzianką. No ale ty lubisz takie klimaty, bo nawet jeżeli sięgasz po kościec gatunkowy, czy to jest dreszczowiec, czy kryminał, to jednak te relacje międzyludzkie są w centrum tej opowieści. To są ludzie, którzy się kochają, jednocześnie potrafią siebie ranić i zazwyczaj wychodzi z tego po prostu jedna wielka katastrofa no, tak. życiowa. Więc lubisz po prostu, kiedy dzieje się, kiedy emocje buzują, kiedy przypominają garnek z ukropem. Tak jest. Znaczy lubię wiesz, tych pogłębionych bohaterów, lubię ten... Oczywiście nie zawsze, tak, bo nie, nie, czasami wiesz, mam potrzebę zobaczenia filmu, do którym wiem, że się będę dobrze bawił. Wiesz, zmurzyć się. Zmurzyć się. Wiesz, no właśnie niedawno oglądałem drugiego Venoma, w końcu sobie odpaliłem. Tak, czyli, I to nie jest dobry film. Tam jest dużo, ten, dużo rzeczy, które się nie udało, ale się świetnie na nim bawiłem. I bardzo mi się ten film podobał. Natomiast zastrzegam, to nie jest dobry film. E, z, natomiast, wiesz, no, fajne jest to, kiedy naprawdę możesz poznać daną postać, możesz ją zrozumieć i wiesz, jakie emocje nią kierują, i rozumiesz, dlaczego ona robi to, co robi. Tak? I, ale, żeby to osiągnąć, po prostu potrzeba miejsca, potrzeba czasu, potrzeba e, tych minut ekranowych, żebyśmy mogli na nią popatrzeć, mogli, moglibyśmy z nią pobyć. Mm -hmm. I takim też filmem jest Podejrzany w reżyserii Stevena Hopkinsa. I tutaj też znowu nieoczywisty strzał, bo wydaje mi się, że to nie jest ani um, taki najbardziej emblematyczny tytuł w filmografii nie. Gina Hackmana, czy Morgana Freemana, którzy grają w tam główną rolę. To jest też przecież w ogóle tak. To jest niestety nie widziałem francuskiego niestety filmu, nie w... przesłuchanie w nocy sylwestrową. Tak, i przy czym, co mnie zaskoczyło, tak, bo sobie googlałem ten film, ten, ten pierwowzór francuski, którego niestety nie, nie zobaczyłem, a bardzo bym chciał zobaczyć. Um, jest ekranizacją powieści amerykańskiego pisarza. <laughs> tak. Więc to ten, ten poszło w, w zupełnie. Yy, yy, dziwnym, dziwnym kierunku. Słuchaj, no, zobaczyłem ten film też yy, lata temu, bo on jest chyba z 2001, coś takiego, mhm. i wtedy wtedy go widziałem mniej więcej się zachwyciłem nim, no właśnie, to jest film na cztery osoby tak naprawdę, czyli na Gina Hackmana, na, który gra tam pewnego bodajże biznesmena albo adwokata, który jest wezwany na przesłuchanie w związku ze zwłokami młodej dziewczyny, którą znalazł podczas porannej przebieżki. Jest Morgan Freeman, który gra, który gra policjanta. policjanta, którego przesłuchuje, oni są też takimi, mają taką relację niemalże przyjacielską. Jest Thomas Jane, który gra drugą planową rolę, policjanta, też który tam pomaga w śledztwie, czy przynosi jakieś papiery. No i jest Monika Bellucci, która jako żona Gina Hackmana. I mamy film, który się toczy właściwie cały czas na tej sali przesłuchań, gdzie, gdzie Morgan Freeman przesłuchuje i Gina Hackmana i Monikę Bellucci. Rozmawiają i. Dużo się tam dzieje, to jest też bardzo intensywny film, ja się, tak, oczywiście on jakoś się nie, nie, nawet pamiętam kurczę recenzję tego filmu, jak się okazała, jak się ten film ukazał, ona nie była jakoś mega entuzjastyczna, ale mi się też strasznie ten film podoba, to się w ogóle dzieje w, w, w Puerto, w Puerto Rico, też w nocy sylwestrową, więc mamy ten cały klimat y, y, tropikalnej wyspy, która, która się szykuje na, na wielkie, świętowanie. Koszule lepią się do ciała bohaterów. Koszuli lepią się do ciał bohaterów, tak, jest, jest duszno, jest parno i te relacje między bohaterami, tak szczególnie między Dziennym Hachmanem a Moniką Beruczy i Dziennym a Roganem Fikamenem, są właśnie też tak gęskie, gęste, tak intensywne. Tam się tyle dzieje, są tak świetnie zaplanowane z zwroty akcji. Nie, niesamowicie tam się dużo i się bardzo ciekawie dzieje. I to jest też jeszcze co jest, co mnie tam zachwyciło, tak? To znaczy, jak masz taki film e, e, kryminalny i sobie analizujesz, wiesz, co tam się mogło wydarzyć, to ci, pojawiają ci się w głowie rozwiązania intrygi. Co tam się mogło wydarzyć naprawdę jak ten film, film się może zakończyć? I oglądałem podejrzanego, zrobiłem sobie w głowie tą listę e, e, zakończeń możliwych tego filmu, i kurczę, nie wpadłem na to, jak on się tam kończy. Znaczy, mm -hmm. To, to było niesamowite. Zrobiło to na mnie y, ogromne, ogromne wrażenie. A czy zdarzało ci się na przykład. Analizować strukturę fabularną filmów pod kątem przygotowań do pisania własnych powieści kryminalnych, żeby na przykład wiedzieć, znaleźć, zrobi, zrobić sobie taki blueprint, jak, jak to należy robić. Wiesz, to no właśnie na przykład tak robiłem z, z podejrzanym, tak? Sobie mhm. zanalizowałem, jak to zostało. A książki podejrzanego ogólnie? No właśnie, wiesz, i tutaj jest ten, i tutaj jest zwrot akcji naszej rozmowy do książki, która nadejdzie dopiero, którą wydamy w tym półroczu. A to planowałem zapytać. Dobrze. kolejna kolejna część komisarza. Mordki i no właśnie też się, duży, też się dzieje jednej nocy. co prawda to nie jest noc Sylwestrowa, tylko pewna listopadowa noc w Warszawie. Um, I też w dużej mierze się części się dzieje na sali yy, przesłuchań. Mhm. Tak, gdzie, bo od, od dawna. Wiesz, miałem takie marzenie że napisać książkę, która się dzieje tylko wyłącznie na. Na, na, yy, na właśnie, która będzie tylko rozmową dwóch bohaterów, niech to będzie kryminał, i oni się rozmawiają, właśnie, i podczas tej rozmowy dowiadujemy się, co się stało. To nie wyszło, tak? Okazało się, że nie jestem w stanie tego zrobić. Tam się dzieje dużo więcej. Jeżdżą ci bohaterowie po Warszawie, pewne rzeczy się yy, tam toczą, natomiast jest, jest to przesłuchanie. Yy, co yy, trochę też ten pomysł się wziął z tego, że no z tego filmu duńskiego i teraz kurczę facet na Winni. Winni, tak, no też fantastyczny film, tak. Na jednego aktora z kolei, tak, który tylko rozmawia przez telefon, przecież to jest niesamowite. Jak to zostało. Nie widziałem amerykańskiego remakeu, a może Z... powinienem. Z Jake'em Gnichalem. Jake Trudno wymienić to nazwisko. No, Z winni też na mnie zrobili ogromne wrażenie. Że facet, który po prostu siedzi i cały czas no, na jednym aktorze to właściwie wisi. No ale wracając do pod podejrzanych. Podejrzanego, przepraszam, nie Podejrzanego To jest świetny film. E, świetny <laughs> przesłuchanie film. Przesłuchaniem te, 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 te czy się zastanawiałem, czy to ten, czy to tego nie, nie zrobić, um, nie rzucić, ale, ale jednak to nie jest taki ważny dla mnie film, jak jednak. Podejrzany. No, to, że udało się twórcom zaskoczyć mnie na koniec rozwiązaniem te, 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 tej, tej akcji, i też jeszcze te ostatnie sceny, kiedy widzimy Jenna Hackmana, kiedy widzimy Bonicę Bellucci, oni do nich dociera, co się wydarzyło tej nocy. Kiedy widzimy też Morgana Freemana, bo oni wszyscy wychodzą z tego filmu niewiarygodnie, niewiarygodnie paranie. Ten film nie ma happy endu w których Świetna rzecz. Pamiętam, że kiedy umawialiśmy się na wywiad, napisałeś mi, że na pewno musi być Closer na liście ulubionych tak. filmów i na pewno właśnie Podejrzany. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego akurat te dwa filmy tak mocno wyryły ci się w głowę i zapisały się w twoim kinomaniackim kanonie? Czy to wynikało, nie wiem, z czasu, kiedy byś może te, te filmy obejrzałeś? Czy może dotykały tak bliskich tobie, nie wiem, kwestii? No na pewno, wiesz, yy, Closer... Closer, no, mamy, w Closer mamy postać Gina Hackman, Gina Hackman, już miele filmy. W Kloser mamy postać Judah Loa, który jest niespełnionym pisarzem. Ja przez lata też byłem niespełnionym pisarzem, więc na pewno wiesz, rezonowała mi ta postać w, w głowie. Jest Przez... pisarzem to kurczę, Przez... teraz jestem spełnionym ale pisarzem 30 Ale już byłeś spełnionym pisarzem to kiedy ty chciałeś tym e... zostać przed 20? O no, no oczywiście że A, tak okay. nie, wiesz znaczy z... przecież wszyscy pamiętamy Monikę Wuk, przepraszam, tak to wiadomo jedna oczywiście że tak tak ale to trzeba było się tego nauczyć Yy, I się też przekonać, co ja jestem w stanie napisać, a co nie, i kim w ogóle jestem jako pisarz. Tak? Natomiast nawet yy, kiedy. Bo ty mówisz, że po 30. to, to nie jest tak. Ja no wydawałem... no przed 30 już stałeś nie, się. Nie. Przed, przed 30 udało mi się spełnić wielkie moje marzenie, czyli wydać książkę. tak? Mhm. I wydawałem, wydawałem książki yy, i to było fajne. Natomiast te książki się nie sprzedawały dobrze. To, żeby była od razu jasność. Tak naprawdę ja się czuję spełnionym pisarzem. Od roku 2018, czyli od Żmijowiska. wydania najpierw Cienia, a potem żmijowisko, znaczy już przy cieniach, nagle się zorientowałem, że i to jest ciekawe, dlaczego akurat przy cieniach, że coś przeskoczyło mhm. i nagle moje książkę zaczynały się naprawdę dobrze sprzedawać. I Cienie się już naprawdę fajnie sprzedawały, potem się pojawiło żmijowisko, które w ogóle rozbiło, rozbiło banki. Ja w ogóle wiesz, pamiętam ten przeskok, wiesz, związany z targami książki w Warszawie, nie. Mhm. Kiedy w roku 2017 byłem na targach książki w Warszawie, miałem godzinny, wiesz, ten dyżur do podpisywania książek na, na stoisku. I to nie było tak, że tam nic nie robiłem, tak? Tzn. Cały czas podpisywałem książki, tylko że to było tak, ktoś podchodził, podpisywałem książkę, rozmawialiśmy dwie, trzy minuty, czy nawet 5 minut, ta osoba odchodziła, pojawili się kolejni, tak? I te, tak to wyglądało, nie wiem, w kolejce maksymalnie miałem pięć osób w tej, tak? Więc e, e, cały czas się dzia coś działo, było super, natomiast, wiesz, natomiast tak. To nie było tak, że, że tam jakieś tłumy się mnie ustawiały i wiesz, mi ręka odpadała. Pamiętam, 2018 podchodzę na stoisko, gdzie gdzie miałem siedzieć, wiesz, i mijam taką długą kolejkę gigantyczną. Zastanawiam się, do kogo, okazało, że oni czekają na mnie tak. I wtedy mi faktycznie ręka, ręka odpadała, tak więc i to był rok 2018. A czy to był też ten okres, kiedy miałeś na przykład po 70 spotkań autorskich rocznie? Czy to już wcześniej? To, nie, miejsce? nie, nie, nie. To, to mniej więcej to, 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 był, to, to był ten czas. Tak, 70 spotkań autorskich rocznie. Tak, to, to coś takiego, tak, no, było. A jakie miałeś y, najczęściej. Pytanie, które najczęściej padało w trakcie spotkań autorskich. Przychodzi do głowy, takie, które musiało się pojawić na każdym. I to wiedziałeś. Nie, po prostu czy, i wiesz, już... to no, się pojawiają różne, czy kiedy będzie kolejna książka, o czym będzie okay. następna książka, kiedy wróci Mortka? nie? Ale też oczywiście pytanie. Yy... One jest oczywiście dodawane w różny sposób, ale skąd pan bierze pomysły? Nie na ten. Na... I to jest pytanie, które jest. Oczywiście, my pisarze sobie troszeczkę z tego odwarujemy, tak. Natomiast to jest coś, co ludzi interesuje, i ja chętnie na to odpowiadam. Nie? I tłumaczę, jak w ogóle wygląda ten proces twórczy u mnie, u mnie w głowie, jak moje powieści powstają. Bo uważam, że jak przyjeżdżam na spotkania autorskie, to jestem tam dla ludzi tak, i, i odpowiadam im na każde, na każde pytanie, nawet jeśli już słyszałem je setki razy wcześniej. No dobrze, to teraz mam nadzieję, że zadam pytanie, którego nie słyszałeś jeszcze setki razy wcześniej. Czy byłeś kiedyś przesłuchiwany na policji, to w związku z podejrzanym? Czy zdarzyła ci się taka okoliczność? Eee, czy byłem przesłuchiwany na policji? Niestety nie. Niestety nie, nie, no nie, nie Niestety nie. to dobrze chyba. I mniej ja, mniej a to do byłoby, fajne ten, to byłoby fajne doświadczenie, pewnie by się teraz y, y, to y, przydało. Nie, nie byłem przysłuchiwany na policji. W ogóle miałem ma, mało doświadczeń z policją, no. E, z najgłupsze doświadczenie z policją... <laughs> oczywiście, dawaj, się, dawaj. Oczywiście, nie, oczywiście środek nocy y, 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 pod wpływem alkoholu wracaliśmy z kolegą tam, z kolegą. Z jakiejś imprezy i stwierdziliśmy, że świetnym pomysłem będzie wciąganie tabaki z maski samochodu. Tak? Więc możecie sobie Państwo wyobrazić, jak to wygląda. Nie wiem, usypaliśmy. Raz jeszcze, to była naprawdę tabaka. Nie? Kreskę tabaki na masce jakiegoś samochodu tam stał, wciągnęliśmy ją do nosa i robiliśmy to dokładnie pod kamerą monitoringu. Tak więc natychmiast skończyliśmy, pojawił się radiowóz. Nie? E panowie byli bardzo rozczarowani, kiedy się kiedyś okazało, że to jest tabaka. nie Ale dostaliśmy oczywiście mandat jakiś tam, już nie pamiętam, e i on wynosił i za co. Tak? Ale takie doświadczenie też. To, to było chyba najgłupsze, e najgłupsze moje, moje spotkanie z policją. A zdarzały ci się jeszcze głupie pomysły, których na przykład żałujesz po latach, czy raczej byłeś rozsądnym człowiekiem? Bo wspomnijmy, że kiedyś pracowałeś w jako analityk. Jak analityk, czyli człowiek w... bardzo poważny, w... który w... szacuje zyski, w... straty, czy się coś opłaca, czy nie. Wiesz co, oczywiście, że... Znaczy nie, nie mam takich rzeczy... Jak każdy mamy swoją, swoją kolekcję mniejszych i większych głupot, które zrobiłem, ale chyba żadnej nie żałuję, tak? Na tyle, na tyle szczęśliwy, że, że się nie muszę wstydzić żadnej głupiej rzeczy, które zrobiłem, a raczej traktuję jako fajne anegdotki. No dobrze, wracając jeszcze do podejrzanego, główną rolę, jak wspominaliśmy, gra Jean Hackman, który w 2004 roku chyba przeszedł na emeryturę. Już był po 70, teraz jest po 90. I Wierzę w to, że na pewno zgłaszało się do niego wielu reżyserów, tak. którzy mieli dla niego propozycję. On powiedział: nie, dosyć, zagrałem swoje, mam swoje Oscary, swoje miliony, teraz odpoczywam. Jak ty z kolei odbierasz takie decyzje na przykład aktorskie, bo czasem Sean Connery, kolejny przykład aktora, tak. który w pewnym momencie stwierdził, że więcej nie będzie grać. Żałujesz czy raczej szanujesz? Wiesz co, no szanuję to. Znaczy jest yy, fajnie jest mieć tą yy, świadomość, kiedy trzeba odejść i wiesz w ogóle cieszyć się tym co się zrobiło, tak? I też jakby mieć świadomość yy, tego, że już pewnych rzeczy nie zrobisz. Tak. Bo nie, nie jesteś na przykład fizycznie w stanie tego udźwignąć, tak? I. No, bardzo to. Szczególnie właśnie, jak kurczę, masz tą pokusę. Bo na, na, tak jak mówiłeś, na pewno do Hackmana, czy na pewno do Konarego. Przecież się zwracali ludzie nie pytali, prosili ich, żeby, żeby, żeby zagrał w kolejnym filmie, żeby, żeby wystąpił. No, Hackman. Z, o tyle jest jakimś lepszym przykładem od Konarego, że kurczę, niestety chyba się nie pożegnał z tego, co pamiętam, żadnym fajnym filmem, tak? Liga Niezwykłych gentlemanów chyba niestety tak, było ostatni ostatnim film, 2002, filmie. 2002-2003 tak, No nie, 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 nie. A przecież na podstawie genialnego komiksu. Jack Nicholson, następny aktor, który Tak, tak. żyje, ma się chyba dobrze i nie występuje. Tak. No więc bardzo, bardzo szanuję. No, z tego świata literackiego to tak próbował robić Steven King, nie, który w pewnym momencie ogłosił, że już nic więcej nie napisze, cześć i kończy, no i nie wytrzymał długo, tak? No na szczęście pisze ciągle na poziomie, ale to też nie jest ten najlepszy King, nie? A najlepszy King to który okres, albo która powieść? Nie no, są, wiesz, lata 80-90, tak? To chyba czy, czy czyli... był, dużo alkoholu i, i zażywał dużo kokainy. I zażywał dużo kokainy, tak? Więc lśnienie oczywiście, tak, f, f, fantastyczne. Ale też worek kości bardzo mi się podobał, to już lata, kiedy on był, um, kiedy on był e, trzeźwy, tak? Więc mm -hmm. na trzeźwo też potrafił pisać. I, znaczy on dalej potrafi pisać, znaczy jak, wiesz, Aha. dostajesz niektóre jego książki, to te najnowsze, to one się bronią, są fajne, tak? No a skoro jesteśmy przy emeryturze, ty jesteś w kwiecie wieku, w kwiecie popularności, ale myślałeś nad tym, że, że może na jakiś moment, kiedy powiesz sobie dosyć, bo zarobisz już wystarczająco dużo pieniędzy, poczujesz się wystarczająco spełniony, kiedy na przykład stwierdzisz, starczy. Teraz może zamieszkam na Mazurach <grym> <grym> i będę płacił. Wiesz, co nie, nie, nie myślałem o tym. miałem ile, 38 lat, tak? Więc jeszcze to nie jest to, jeszcze dużo przede mną i dużo książek do napisania. Dobrze. Przechodzimy do kolejnego filmu, a jest nim Czas Apokalipsy w reżyserii Francisa Forda Coppoli. Film, o którym mówi się, że zabił wielki talent w Coppoli, bo do Czasu tak. Apokalipsy Coppola kęcił same arcydzieła, a to Ojca Chrzestnego jeden, a to dwa, a to Rozmowę. A potem starzył się Czas Apokalipsy tytuł bardzo metaforyczny i dużo mówiący o tym, jak wygląda realizacja tego filmu. Coppola schudł kilkadziesiąt kilogramów, przeżył załamanie nerwowe, rozważa popełnienie samobójstwa, Martin żaliczył ten zawał serca. Ostatnio jego brat musiał się pojawić na ja. planie. Więc... Marlon Brando szalony. Ale film powstał wybitny. Tak, który film się nie rozlegał powsta... jej w ogóle. Tak, i, i oglądałem jego różne wersje oczywiście, tak, bo Coppola też, też, też wypuszczał różne wersje. Byłem na nim w kinie, jak go puścili do kina w pewnym momencie. Ta wersja relux ta tak rozszerzona. Ja w ogóle wiesz co, w swoim. I dalej mam y, pewną obsesję na temat jądra ciemności Józefa Konrada, który jest oczywiście pierwowzorem czasu apokalipsy. No bo jest to y, najlepsza, najważniejsza książka, która kiedykolwiek została napisana przez polskiego autora. No została co prawda napisana przez y, po, po angielsku, tak, ale jest tak, Korzeniowski był Polakiem i. Y, i wiesz, bardzo długo analizowałem i szedłem tropami wszystkiego, co się dzieje wokół tej książki, bo to jest cała historia, co się działo w Kongu w tamtym czasie, tak? Nie zapomniane, a ogromne ludobójstwo, ludobójstwo tak, tak. Tak, które tam nastąpiło na początku XX wieku i z którego Belgowie się chyba do, do dzisiaj nie rozliczyli. Ale dobra, mniejsza... Czas, czas apokalipsy, no to jest też taki film, który kurczę no co się dzielą dzielą ludzie na, na trzy kategorie tak ci którzy lubią Pluton tak ci którzy lubią Czas apokalipsy i ten film Cimino z od łowca <laughs> okay. ale łowca i Leni, tak chyba nie, on z Cymino na bramie niebos, tak się skończył. Tak, no to był film, który wywrócił się finansowo. Ale tak. on no, potem zrobił jeszcze rok smoka, na przykład bardzo lubię. A tego nie to widziałem. Muszę super film z Mikajem Rochim, grającym polskiego policjanta. Okej, okay, to, 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 okay, to muszę zobaczyć, dobra. No. Um, więc czas apokalipsy, no z, oczywiście to. Tego nie można traktować dosłownie jako film, film o Wietnamie, tak. On bierze tę wojnę wietnamską w bardzo duży nawias i opowiada pewną uniwersalną opowieść o, o człowieku yy, i o źle, które w nas, nas yy, drzemie. Ale jest to też film taki kurcze totalny, który tak oddziaływuje na zmysły, na słuch, na, na obrazy, no po prostu to się wszystko wbija. W, w głowę, no i jest to jeden z tych filmów, który jak się zobaczy w odpowiednie pewnie młodym wieku, to, to on zostaje w głowie na zawsze, tak, nie wiem jak on działa, jakbym teraz go zobaczył już jako ukształtowany człowiek, czy by zrobił na mnie aż takie wrażenie, ale jak go oglądałem jako nastolatek, to wiesz, wielokrotnie do niego wracałem przy każdej możliwej okazji i do dzisiaj robi, e, robi coś w głowie, no. Robi. A czy no. w, w Twojej karierze była książka, którą można by porównać do czasu apokalipsy, jeżeli chodzi o kulisy tego, jak powstawała, w jakich trudach i e, jak, jak, jak wielkie poniosłeś, no nie wiem, emocjonalne, psychiczne straty w trakcie jej pisania. Znaczy, aż tak Szła to nie, po, aż, aż, po aż, 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 aż tak to nie, aż tak to nie wiesz, no to nie jest tak, że jakaś książka mnie bardzo em, z, zniszczyła, że przeżyłem zawał serca i byłem blisko załamania nerwowego. Natomiast niewątpliwie wiesz co, taką książką, która dużo mnie kosztowała, i do dzisiaj się zastanawiam, czy mi wyszła tak naprawdę dobrze. To jest rana. Mhm. Tak? to jest historia, która tak naprawdę jest książka, która tak naprawdę jest opowieścią o przemocy wobec dzieci, która ta przemoc ma różne oblicza. Nie chodzi tylko o przemoc fizyczną, ale też e, psychiczną, e, przemoc związaną zaniedbaniem, tak, z zaniedbaniem własnych dzieci. E, no i ta książka bardzo mnie dużo kosztowała psychicznie. Nie wiem, czy do końca zapanowałem nad tym materiałem, tak, który tam chciałem, chciałem zawrzeć. Wydaje mi się, że mogłem to zrobić troszeczkę lepiej. E, kilka scen mocno mnie przeczołgało, e, ale równocześnie sobie zdaję sprawę, że pod pewnymi względami to była najważniejsza moja książka, bo do dzisiaj, wiesz, piszą do mnie czytelnicy, którzy się z nią zapoznali i dzielą się ze mną swoimi historiami, tak, które też są bardzo e, przejmujące i mówią, że potrzebowali takiej książki. Tak? I że dobrze taka książka powstała, bo z jednej strony może komuś yy, yy, pokaże, no właśnie, jak, jakim, i, jak ta przemoc wobec dzieci, jakim ona jest złem. Nie mówimy tylko o przemocy fizycznej, jakby mam już wdrukowane, że <kłysy> bicie dzieci jest złe. Tak? E, może, może nie, nie wszyscy i nie do końca, tak, ale generalnie, w sobie nie zdajemy sprawy, jak można zrobić krzywdę dziecku e, psychicznie. Tak? Przy czym to jest chyba cholernie istotne teraz w momencie kiedy po pandemii młodzi, znaczy w ogóle kryzys zdrowia psychicznego u młodych ludzi to mieliśmy już przed pandemią, pandemia pogłębiła um, te y, problemy, wiesz i ja jeżdżę sporo po Polsce teraz no, na spotkania autorskie, to już nie jest 70 spotkań y, y, rocznie, ale jest ponad 30. I zawsze jakoś się pojawia ten temat tego, co się dzieje z młodymi ludźmi i, i w każdym miejscu, gdzie jestem, to, to jacyś tam nauczyciele się pojawiają, oni kiwają głowami mówią, tak mamy te same problemy, o, o których ja mówię, że dotyczą warszawskiej młodzieży, bo to akurat znam. Że, że ludzie, młodzi, młodzi ludzie są zagubieni, że mają stany depresyjne, że mają różne fobie społeczne tak i nie za bardzo sobie wiem, jak z tym poradzić, bo polska psychiatra dziecięca, no to jest trup. Nie? Więc nawet jak chcemy pomóc młodym ludziom, tak w, 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 przez terapię, to nie za bardzo jest gdzie z nimi pójść. Pandemia wjechała nam na psychikę, a kiedy oficjalnie zakończyła się i przestaliśmy nosić maseczki w miejscach publicznych, wybuchła wojna w Ukrainie. No właśnie, ten temat wojenny i żyjemy tym wszystkim. Jak wspominałeś o tym, że Belgia nigdy nie rozliczyła się z ludobójstwa w, w Konga. Myślę, że jak będzie z Rosją? Czy Rosja się kiedyś rozliczy i Władimir Putin poniesie karę? Bo ty wspominasz o nie, tym, że, że lubisz mówić o polityce, mówisz o niej za rzadko. To teraz daję ci pokandę. A ty wiesz co? <laughs> powiem ci tak. A czy z, uważam że o takich rzeczach powinni mówić mądrzejsi ode mnie, jednak tak czuję się tym tematem, wiesz, że mam za mały kompetencje, żeby na nich wypowiadać, ale ja jestem przekonany, że po pierwsze Rosja się z tego nie rozliczy, bo się nie rozliczyli z wojny w Czeczeniu, nie rozliczyli się z mnóstwa innych rzeczy strasznych, które robili w swojej historii. Ten cały naród tak naprawdę jest zbudowany na kłamstwie i ja jestem nawet w stanie zrozumieć, dlaczego tak? I, i jak. Tak? czy fundamentem z, z współczesnej Rosji, tym, na czym oni budują, wiesz, jakieś swoje poczucie e, godności i m, co konstytuuje ich państwo, wiesz, jak, 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 jakiś, jakiś byt, tak, fizyczny i polityczny, to jest Wielka Wojna Ojczyźniana, tak. E, m, I oni do dzisiaj sobie wmawiają, znaczy, z że samodzielnie pokonali Hitlera, tak, co nie jest prawdą, bo gdyby. Nie Land and Lease i amerykańskie ciężarówki to y, mówiliby dzisiaj po niemiecku. Taka, y, taka jest prawda. Po drugie, absolutnie wypierają całe zło, które zrobili idąc do, na ten Berlin. No i wreszcie trzecia rzecz. Y, nie rozliczyli się, jak ta wojna y, ojczyźniana wyglądała wielka i y, y, jak bardzo. Y, oni sami siebie zabijają. Radzieccy dowódcy, za wyjątkiem bodajże tylko Rokosowskiego, tak, no to nie szanowali życia swoich podwodnych. Tak. Ja niedawno czytałem, że przy czym może dlatego Rokosowski szanował życie swoich podwodnych, bo był jednak Polakiem, tak, że ludzie starali się służyć pod rokosowskim, tak, bo to był on, on dawał jakąś szansę na to, że się przeżyje kolejną ofensywę. I oni się z tego nie rozliczyli. I tak samo nie rozliczą się z, z, z Ukrainą, będą żyli w, w, w kłamstwie, bo no, uświadomienie sobie, że jestem e, częścią narodu, członkiem narodu, który jest po prostu zły i który uczynił niewiarygodne zło, jest strasznie, e, strasznie e, trudne. Ma, mamy w ogóle, bo to dotyczy to, to wszystkich, tak, że, że, że mamy ten problem, żeby oddzielić siebie jako osobę indywidualną od tego od, od siebie, jako członka jakiejś społeczności większej, mm -hmm. tak? To, że y, także Polacy mają jakieś ciemne karty w swojej historii, to mi w żaden sposób nie umniejsza jako człowiekowi, tak? To, to nie świadczy o mnie jako człowieku, tak? E, no te naprawdę dojrzałe narody y, potrafią się ze swoich ciemnych kart w historii rozliczyć, tak? Amerykanie mają cholernie dużo za, za, za uszami, mają bardzo dużo ciemnych kart w swojej historii, ale jednak potrafią także przez. Kręcą na, właśnie, kręcąc na przykład filmem. Kręcą na przykład czas apokalipsy, się spróbować z tym, co zrobili, rozliczyć tak? i zastanowić się, kim mi właściwie jesteśmy. Rosjanie tego nie potrafią. Mhm. Tak? Rosjanie tego nie robią. Więc y, tutaj jestem y, y, pesymistą, że, że tutaj Rosjanie na pewno się z, z, z tego nie rozliczą. Jestem też pewien, że, że Putinowi y, włos z głowy nie spadnie. No teraz były badania tak, socjologiczne, które pokazywały, że popiera go 83% Rosjan. Oczywiście, tak, bierzemy pod uwagę, że to są badania socjologiczne robione w Rosji, gdzie za krytykę wojny w Ukrainie można dostać 15 lat więzienia, więc ludzi na pewno kłamią podczas tych wszystkich możliwych sondaży. Niemniej 83% w takim momencie. Więc no Niemcy, żeby. Się zmienić potrzebowali, y, potrzebowali z, zniszczonego Berlina, potrzebowali absolutnej klęski militarnej i dopiero wtedy jakby się y, przebudzili i zmienili. Y, żeby Rosjanie się przebudzili, to musiałoby się chyba stać coś podobnego, a się nie stanie. Słowem, pat. No dobrze. To w takim razie zmienimy klimaty na y, trochę bardziej romantyczne. Dobra. Bo porozmawiamy o filmie. Kolejnym totalnie nieoczywistym. Zaraz o tej samej porze. Z Anem i Alanem Aldo. Ale to jest piękny film. A jak ty na niego trafiłeś w ogóle? Leciał kiedyś na Alekino. Okej. Okay. Leciał kiedyś na Alekino. I tam go, tam go zobaczyłem i się w tym filmie zakochałem. To jest filmowa adaptacja sztuki teatralnej. ta sztuka teatralna. Była wystawiana chyba w Teatrze Komedia, więc może nawet dalej jest wystawiana. Nie hmm. wiem, nie wiem, czy akurat w tym teatrze, przepraszam, jeśli się pomylę, ale można poszukać. Bo, no, bo na film trudno trafić, kurczę, ja gdzieś, gdzieś szukałam na jakiejś platformie streamingowej, nie, nie ma. E, więc mam tylko wspomnienia z tego, z tego filmu. Piękny film o no właśnie to jest film na, 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 na znowu dwójka aktorów, tak jak powiedziałeś, oni tam chyba występują. Okej, okay, chyba jeszcze, jeszcze jest scena w restauracji, ale oprócz tego cały czas grają w jednym pokoju hotelowym. No i to wygląda: to jest film o tym, że jest para on i ona. Oboje mają rodzinę, oboje mają małżonków, tak, ale spotykają się co roku w tym samym hotelu, żeby spędzić ze sobą weekend, tak. I ten film jest rozciągnięty chyba na 30 lat, na, na, na z, z, i kilka spotkań jest tam na nich pokazanych i widzimy, przez ten czas, jak oni się zmieniają, i też jak się zmieniała Ameryka, właśnie przez ten, przez ten czas. No i notabene, no widzisz, kurczę, to jest oczywiście komedia romantyczna, tak? tak? komedia romantyczna, tego się nie da inaczej, inaczej określić, ale nawet w takim filmie Amerykanie potrafili poruszyć poważne tematy i zastanowić się, jakim jesteśmy krajem i jak się zmieniliśmy. Tam ten wątek polityczny, wątek rozliczenia samym z, z, samy ze sobą oczywiście w wersji light, tak? E występuje. Jest tam taka w jednej sekwencji bohaterowie po raz kolejny spotykają się ze sobą i nagle ona jest bardzo lewicowa, typiczowska, ona jest że stracił syna w Wietnamie, Wietnamie jest bardzo tak, tak, ten i, i kiedy ona stara się zrozumieć co, co on zrobił dlaczego tak się zmienił, tak, dlaczego i tak no tak ta, ta, ta scena, kiedy ona się dowiaduje, że on stracił w Wietnamie syna, no, to jest nie, nie, nie niesamowite. Tak, i Amerykanie potrafią takie, takie rzeczy też na, nakręcić. Ale piękny film, jak kiedyś będziecie mieli Państwo okazję go zobaczyć, gdzieś znaleźć, koniecznie, koniecznie zobaczyć. No też jest koncert y -m -m aktorstwa Boston, tak, i I, -i no. Jest to też film traktujący upływie czasu. Tak. A jak ty z kolei traktujesz upływ czasu? Czy to jest ważne zagadnienie dla ciebie? Czy, czy, czy to na przykład, że stajesz się coraz starszy, <laughs> coraz mądrzejszy, e świat dookoła ciebie się zmienia, ty zwracasz na to uwagę, czy raczej e masz tyle innych... Kwestii, nie, wiesz że, co, że, że nie wydawało, wydawało mi, się, że się z... mi się, że nie zwracam na to uwagi i generalnie jestem z, z tego zadowolony. Wiesz, yy, przez, jeździłem na te spotkania autorskie, w ostatnich latach dużo tego było i yy, każde spotkanie zaczyna się od przedstawienia mnie i yy, tam z, z zawsze dostawałem taką laurkę i tam się pojawiało. Niech będzie, przepraszam, to nie jest samochwalstwo, ja cytuję to, nie. jeden, chwalić, jeden, jeden ważne, najzdolniejszy, że... czy jeden z najdolniejszych pisarzy kryminalnych młodego pokolenia. Ja zawsze ten mówiłem, a przepraszam, ja mam już, nie wiem, 35 lat, 36 lat, mam dwójkę dzieci, już nie jestem młodego pokolenia, tak to już jest ten... Słuchaj, w polskim kinie byłbyś młodziniaczkiem ale... Tak, no, Tak, 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 tak. w polskim kinie tak, ale wiesz, tak, tak, tak mówiłem, jedno z ostatnich spotkań Zostałem przestawiony i jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy, kryminału, tak? Bez tego młodego pokolenia. Mi się tak smutno wtedy zrobiło, nie? <laughs> <laughs> wiedziałem okej, okay, to już jest to, już, już, już mi tego nie będą mówili. Um, jeszcze ten upływ czasu do mnie nie dociera, natomiast zaczyna mi się ta kwestia pojawiać w głowie. Ja niedawno miałem rodziny 38, się zorientowałem, że mam dwa lata do 40, nie? Mhm. I... Wow. To mnie trochę ruszyło i dało do myślenia. Też to nie jest tak, że przeżywam kryzys jakikolwiek, ale co jest dane z okay, ten czas upływa. E, średnia życia w Polsce mężczyzny to jest 72 lata, bodajże, więc już jestem za półmetkiem, nie? E, Okej, okay. trzeba się zastanowić, co, co dalej. Natomiast wiesz, też jest tak, że e, na temat e, tak naprawdę o książkom o upływie czasu. Jest żmijowisko, mhm. tak? bo żmijowisko się wzięło. Ja je zacząłem pisać po 30, że się pojawiła u mnie taka refleksja. Że to jest taki pierwszy znacząca y, y, zmiana w y, życiu człowieka, kiedy nagle do niego dociera. To się najczęściej dzieje podczas jakichś wydarzeń sportowych. Znaczy ja tak miałem, kiedy oglądam jakiś mecz kurczę, jak będzie, że reprezentacji, nie? Dla dobra, dla dobra historii, i się zorientowałem, że prawie wszyscy, którzy tam grają, są młodsi ode mnie. Mhm. Okej, okay, więc jesteś po trzydziestce, niby jesteś ciągle młody, ale już do ciebie docierasz, że już pewne rzeczy w życiu nie zrobisz. Znaczy, nie zostaniesz zawodowym pisarzem, nie, yy, piłkarzem, nie zostaniesz zawodowym sportowcem, prawdopodobnie już nie będziesz gwiazdą mroka. Już ileś wiesz, ścieżek w życiu jest dla ciebie zamknięte, bo po prostu fizycznie nie jesteś w stanie tego zrobić. Znaczy, ja, ja, jako trzydziestoletni piłkarz, jeśli wiesz, to. No, Oczywiście są 30-letni piłkarze, 35-letni piłkarze, tak jak Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Lewandowski teraz. Natomiast to dlatego, że oni bali o siebie przez ostatnie, wiesz, przez całe życie, tak? I że móc tak dużo grać. I pewnych rzeczy już nie osiągniesz. I Minowisko jest właśnie między innymi książką o takich ludziach, do których dociera w pewnym momencie, że pewne rzeczy w ich życiu już się nie wydarzą. Tak, jest też taką książką, którą to pewnie słyszałeś milion razy, czyta się z zapartym tchem, trudno jest odłożyć, a potem kończysz się sobie, Jezus Maria, co ja przeczytałem, człowieku, zniszczyłeś mnie psychicznie. To jest osoba odpowiedzialna tak, za się. takie emocje. Jak najbardziej. E, dobrze, lecimy dalej przez listy, a tam Straż Przyboczna w serii Akiry Kurosawa, absolutna tak. klasyka kina, opowieść o samurajach, która doczekała się też jednego autoryzowanego, drugiego nieautoryzowanego remake'u w postaci tak, to... Zagarzi Dolarów oraz Ostatniego Sprawiedliwego z Brucem Willisem, o którym też za chwilę tak, będziemy rozmawiać. Ostatni Sprawiedliwy, e, fajny, bronił się oczywiście zagarć Dolarów, e, fantastyczna rzecz, ta, ta historia, że to było nieautoryzowane, po prostu Sergio Leone wziął i... Co mi od, kurczę, od razu przypomina, dlaczego na tej liście nie, nie, nie dałem dawno temu w Ameryce. Ale, to, ale też ważny, to też ważny dla mnie film, ale dobra. Mniejszas, wiesz co, yy, yy, strasz Przyboczną widziałem dosyć późno i yy, już po zagarść dolarów, no. już po yy, yy, ostatnim Sprawiedliwym z Brusem Willisem, yy, po prostu w pewnego dnia nie miałem co robić z popołudniem, akurat mieszkałem blisko Iluzjonu nie i poszedłem tam zobaczyć, co tam grają, grają Straż Przyboczną, okej, okay, idę zobaczyć. Jakie to było niewiarygodnie intensywne przeżycie? czarno-biały film. Ta, ta, ta kopia była też nie najlepszej jakości. Chyba, nie wiem, czy to kwestia kopii, czy tego, jak ten film był wtedy robiony, bo to powojenna Japonia, lata 50 bodajże. Wstawiam, że jakość kopii też mogła mieć. mogła mieć. też Ale to, jak to było zagrane, też jakie tam były emocje, też to zderzenie z zupełnie inną estetyką i innym sposobem robienia kina. Wow. To naprawdę jedno z najbardziej intensywnych przeżyć filmowych, jakie zaliczyłem w życiu. Niewiarygodne emocje. Doskonały film. W klimaty samurajskie też uderzasz trochę w swoim cyklu bezimiennym. Twój bohater jest takim współczesnym samurajem. To, to, znaczy, to, są okay. bardziej, to są bardziej klimaty westernowe, jednak okay. sobie powiedzmy, Ale tak? western i samurajski, to samurajskie łączy ze sobą. W to prawda. I na przykład westernów było remake'ami filmów... Siedmiu filmów, wspaniałych, nie? Ładnie. E, ten. No nie, oczywiście tam jest... jest pewne, pewne rzeczy są wspólne. Natomiast, nie no, to jest właśnie bliżej, bliżej westernu, tak? Mhm. Ten, ten cykl o Bezimiennym, gdzie mamy... Za każdym razem, jakieś małe miasteczko, no to będę na zachodzie, tak bo to raz Jelenia Góra, raz Województwo Lubuskie, tak. I przybywa tam właśnie bezimienny bohater, żeby zaprowadzić sprawiedliwość. Tak? To jest klasyczny western. Nie? Z Niemcami dużo się tak. dzieje. Klasyczny western z Cowboy, wiesz, który, który z Clint Eastwood, tak, to, który zaprowadza sprawiedliwość w małej miejscowości. Więc. Nie mam na tych liście chyba żadnego czy westernu, nie? a kiedyś oglądałem strasznie dużo westernów i też ten, a to pewnie jak wszyscy, nie? ten, ten, no ten, ten wizja swojego czasu, ten, jedynka przecież zawsze przed tak niedzielne, przed południa, Western stern. można było sobie całą klasykę zrobić. Dokładnie, e więc y no, a tutaj mi się bardziej, te, te z, oczywiście, pewnie najbardziej intensywnym i najlepszym westernem, jaki widziałem, to oczywiście Unforgiven, tak, bo przebaczenia mm. jakiś jest który jakoś. Um, z, wziął tą konwencję i doprowadził do, do logicznego zakończenia. Tak I right, i to jest nazwa, antywestern. To jest antywestern, no, chyba skończył. Czy, czy się pojawił jakikolwiek inny western, o którym w, w znaczący od tamtego czasu, chyba? No, bracia Koen, zrobili nowe prawdziwe męstwo, które było i wielkim hitem kasowym, miało fur denominacji do Oscara. Tylko to, N to był klasyczny bardziej. To, to, western. Był, to był bardziej klasyczny western i ni niczego nie wnosił. To był fajny film. Byłem na tym w kinie, ale jakoś wiesz, nie, 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 nie zrobił na mnie wielkiego e, wrażenia. Potem był jeszcze ten taki kolejny film e, Coenów, Balada o Busterze Cockburnie. Tego tak, nie widziałam. to na Netflixie jest. Nie? Tak, tak, tak. Nie Nowy widziałem tego historia. niestety. Dobra, więc... E, <laughs> więc, tutaj, tutaj, więc tutaj, Więc bez, tutaj bezimienny, wiesz, ten cykl bezimienny to bardziej Wester, bym powiedział. Tak, i Jack Reacher też chyba tutaj był. Oczywiście, Jack Reacher Chciałem ten... zapytać o nowego Jacka Richera, czy widziałeś już serial? Widziałem, ten... widziałem serial. Super, no mi się e... podobało. Znaczy, mi się podobało. Mi się podobało, bardzo się podobało, natomiast e... To jest też taki serial, który mnóstwo moich znajomych krytykuje. I słusznie, notabene. co? Wiesz, co, że, że, że trochę głupi, że trochę tam wszystko proste, że. Ale wiesz, bo po prostu oni chyba nie wiedzieli, co oglądają. Tak, 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 tak takie mam wrażenie. Znaczy... Jak znasz książki Lichaida, jak znasz Jacka Richera, to dostajesz w tym serialu dokładnie to, Esencji. czego się spodziewaj. Esenc, wiesz, dobra, dobra, solidna sensacja w mocnym klimacie lat 90., 90 Filmów ze Schwarzeneggerem jest tym wielkim, umieśnionym bohaterem, który rozwiązuje wszystkie problemy. Więc bardzo mi się ten serial podobał. No Mam problem z odtworcą głównej roli, ponieważ on jest za dobrze zbudowany na Richera. Znaczy. Z, on jest wycięty. Tak. To znaczy, to jest jak on często i występuje bez, bez koszulki. Tak? On ma tą, to, jest, to jest muskulatura kulturysty tuż przed zawodami, który się odwodnił, przeszedł dietę. No właśnie wtedy kulturyści są najsłabsi. Mhm. Tak? Bo oni są na permanentnym deficycie nie? kalorycznym. No, tak rycer nie wygląda. tak Taker jest wielkim facetem, ale on kurczę zjada ileś tam hamburgerów dziennie. Nie, on, on ma zupełnie inny typ muskulatory, więc tutaj troszeczkę żałuję, że żałuję, że, że, że w to nie poszli. Miałem. Pro... Znaczy, on fajnie zagrał tą, tą postać, tak? Więc no, też potrzebowałem czasu, żeby do niego się przekonać. Ale też powiem coś kontrowersyjnego. Mi się Richery z Tomem Cruisem podobały. Oba, oba te filmy. Oba, uważam, ok. że uważam, że w, chyba drugi bardziej niż, niż pierwszy. Ehm, ale zrobiłeś minę teraz. ten. <grym> nie, bo ja, bo ja z kolei przy drugim wyłączyłem w połowie. Tak? Pierwszy mi się super podobał, Christopher McQuarrie jest świetnym reżyserem, świetnym scenarzystą. Chociaż mam problem z Cruzem i to nie ze względu na to, jak wygląda, no. tylko że nie do końca oddaje charakter Richera. Że Tom Cruise jest jednak facetem, na którego patrzysz i myślisz sobie, ten facet wszystko musi zrobić najlepiej i on jest ciągle spięty, czyli jest antytezą Richera, który jest raczej muzakiem, wagabundą. Okej, okay, ma, ma, tutaj masz rację, zgodzę się z tobą, że ten, że mm, tak. Że, 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 że faktycznie Scruß z, z tam to, 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 to niekoniecznie to są filmy na motywach bardziej, niekoniecznie jest to postać. Okej, to jest słuszna ten. Ale ja też miałem tak, że zrobiłeś taką minę. Natomiast być może moja sympatia do obu tych filmów mhm. wynika z tego, że ja podchodziłem do nich bez absolutnie okay. żadnych oczekiwań. Wiesz, niczego się nie spodziewałem. Po prostu chciałem mieć w półtorej do dwóch godzin jakiejś solidnej rozrywki i to dostałem. Mhm. To jest też taki problem, że ostatnio mało takich filmów dostajemy właśnie w klimatach Richera. Czyli filmy, które w latach 90. w zasadzie były solo hollywoodzkiej ziemi, czyli wielki, twardy facet przychodzi, i robi porządek, teraz jest tego mały. I nagle jak pojawia się taki tytuł jak Richer, to jest niemalże w awangardzie tego, co, co aktualnie powstaje powstaje. Nagle okazuje się odświeżający zupełnie dla współczesnego rodzaju, nie wiem, kina i telewizji. E, no? No, się, się okazuje, że, że, że tak. No, czy Richard się kurczę. E, ten serial zna na Amazon Prime, no, naprawdę dobrze się ogląda, jest ładnie mm. nakręcony. E, też aż byłem zdziwiony, że tam jest tego materiału na, na tyle odcinków, było w tej książce. E, bardzo mi się podoba. Fajne sceny walki. No, z, z... I to jest. Lubię też takie filmy, właśnie. One niekoniecznie są na mojej liście, tak ten, ale lubię takie filmy, gdzie po prostu twórcy wiedzą, co robią. Nie mają wiesz, jakiejś takiej, takiej presji, nie mają ambicji. Znaczy, może ambicje mają, tak? Ale właśnie, żeby dać do, dobrą rozrywkę. I tam ewidentnie to, to, to było. Tak? Znaczy, twórcy wiedzieli, jaki serial robią, wiedzieli, że to się fajnie oglądać, i wiedzieli, że skutecznej żadnej nagrody Emmy za to nie dostaną. Nie? Ale fajnie byłoby to zrobić na tyle dobrze, żeby był drugi sezon. kurczę. i będzie. Yeah! Będzie. A teraz o, będzie o filmie, który połączy nam wątki i trochę przemijania e, wczesnych aktorskich emerytur i amerykańskich twardzieli, czyli szklana pułapka z Bruceem Willisem. Powiedziałeś e, przed naszym początkiem, że to jest film, który widziałeś być może najwięcej na, razy w życiu? Na, chyba tak, chyba tak. Najwięcej razy w życiu. E, jest to niewątpliwie jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy film, jaki kiedykolwiek e, widziałem, e, bo tam absolutnie e, wszystko gra. Znaczy. Przecież Mamy właściwie jedno z czasu miejsca akcji, nie co, co jest nie, 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 niewiarygodne. To jest też wbrew pozorom film na małą ilość aktorów, tak? To, co mnie zawsze ujmuje w tym filmie, że tam od początku wiemy, ile ile mieliśmy przeciwników. Tak? Dostajemy dokładną liczbę tych terrorystów i po prostu możemy sobie odliczać, ile on ma jeszcze do, do zrobienia, ile, ile do załatwienia. No, fantastyczne aktorstwo tak, z, z Alanem Rickmanem tak, z, z, w roli Hansa, Hansa, Gruber. Hansa Grubera. No, przecież fantastycznie to zagrał. Dużo, dużo humoru. No. Uff, tam nie ma ani jednej zbędnej sceny. Jak się zastanawiasz, wiesz, co mógłbyś z tego filmu wyjąć? To nie, nie ma co wyjąć. No, i do tego wiesz, każdy wątek każdej postaci. Nawet ten, nawet drugo czy trzecioplanowej, tak jest jest zakończone. Ten gliniarz, tak, co, co, co cały czas z nim rozmawia, by przez krótkofalówkę, mamy jego wątek zakończony. Facet, który siedzi w limuzynie w, przez całą tę akcję nie na parkingu, też jego wątek mamy zakończony. Po prostu wszystko tam bardzo elegancko gra i działa. No i przede wszystkim jest to film, który stworzył zupełnie nowy typ bohatera kina-akcji, bo do czasu szklanej pułapki bohaterki na akcji kojarzył się albo ze. Schwarzeneggerem i Stalonem, albo ewentualnie też wspomnianym już Clintem i Stwoodem, tak. czyli zasępiony, tak. małomówny twardziej, ale tutaj Bruce Willis stworzył zwyczajnego gościa no, z zakolami, z problemami <noise> z żoną, e, z problemami w pracy, którego po prostu niezwyczajne okoliczności czytaj terroryści zmuszają do heroicznych czynów. I być może bez Bruce'a Willisa Tom Holland na przykład, czyli gwiazda Spider-Man i Uncharted, nie tak. być dzisiaj gwiazdą kina akcji. E, tak. Tak, tak. To, to właśnie to, że ten film stworzył zupełnie inne, innego bohatera, dał nam innego twardziela, a który też się już nie pojawiał chyba od dłuższego czasu w kinach ta, ta, i, i filmach. Tak? Teraz mhm. od czasu uprowadzonej mamy ten wysyp, kurczę filmów o starych ten, o starych facetach, którzy nagle się okazują super agentami. jest tego co chwila ten, co, co chwila kolejny film w, w tej manierze. Już mam tego dosyć. Tak? Już, Wszyscy mi chwalili w Mr. Nobody, tak? Z, z, ale nawet, Ale nawet, mhm. lubię tego aktora bardzo, tak? ale, ale nawet mi się nie chce tego oglądać. Tak? A to polecam z kolei. To jest ale twórców Johna Wicka i. Ja wiem, Arthur. ja wiem. Natomiast no, wiesz co, no, kolejny film o starym w facetzie, który okazuje się, że jest super agentem. No, ile można. Ile można, no fajne to było w, w uprowadzonej, tak, ale no, może potem jeszcze raz, nie? ale potem każdy chciał ta, ta, taki film dla siebie mieć. No. Ja Meson też, gra cały czas tą samą postać w tej chwili. To prawda. E, no, i, i nie mamy takich fajnych, wiesz, ciepłych, ten ciepłych, y, zabawnych, kurczę twardzieli w, w, w kinie od dłuższego czasu. Tak mi się wydaje. Przynajmniej ja żadnego nie potrafię przypomnieć. E, ale kurczę jeszcze wiesz, jak sobie myślę, jaki ta szklana pułapka ma genialny scenariusz w ogóle. Przecież tam. Jednym z najważniejszych wątków na, na początek i wątkiem, który budzi przecież ogromne emocje i buduje ogromne napięcie, jest to, że on biega wszędzie bez butów, nie? Na świecie jest 6 milionów terrorystów, a ja, ja musiałem trafić, który ma, ma, ten, ma... Małe stopy. Z, z, chyba stopy, jak baletnica, tak. tak? Więc, no, jaki to jest geniuszu, nie? Żeby, żeby wiesz, dać tak, ta, taką trudność do pokonania twardzielowi, yy, yy, który rozwala terrorystów. No, dosko yy, doskonałe. Uwielbiam Śląską Pułapkę, no zawsze, wiesz, dzieci czekają w, w święta, żeby oglądać Kevina samego w domu, ja jest, czekam na to, żeby oglądać Kevina samego w domu dla dorosłych, czyli Śląską Pułapkę, no. I to jest też taka seria, która przez długi czas utrzymywała się na wysokim poziomie. Piąta część była ewidentnym spadkiem Ale formy. czwarta też! Fanta no, no, też. Już był, trochę, była PG Fertim przede wszystkim, nie, nie tak. R-owa i, i Złoczyńca, niestety, Timothy Golifanta, którego na przykład uwielbiam w serialu Justify. Nie wiem, czy A, uwielbiam Justify. Justify oh. jest super i tam też, okej, okay, to jest jak tam jest fan Czy znaczy w ogóle dla mnie e, e, Justified mm, jest fantastycznie wymyślonym e, serialem. E, i przy czym no, tam trzeba pamiętać o tym także Ray, Rayland Gibbons, tak. Musisz przyjąć to założenie, że on strzela zawsze lepiej i szybciej o wszystkich. Nie? Ale jak, jak to? Cała postać jest zbudowana na tej jednej jego, jego, jego cerze. Timothy Olyphant też jest jeden z moich ulubionych aktorów, i którego uwielbiam od czasów Deadwood. Mhm. I który też ma kurczę, szerokie spektrum aktorskie, tak? bo on wspaniale zagrał i w Deadwood, tak? Wspaniale zagrał w Justified, gdzie grał takiego twardziela właśnie kina akcji, a potem się pojawił w tak Clarita Diet, tak? Gdzie zagrał takiego ciepłego, troszeczkę ciepowatego męża, tak? Który musi się zmagać z tym, że jego żona zmieniła się w zombie. Fantastyczny serial. Ubolewam, że Netflix to, to skasował, bo że po trzech sezonach, nie? Czy po dwóch? Chyba tak, ale dosyć Tak, szybko. więc, więc ba ba bardzo żałuję, że się nie pojawią kolejne. Justified uwielbiam, no i tam jest Kilka jednak wybitnych sezonów. Znaczy drugi tak. sezon Justify dam no przecież, o mój Boże. Czarny jaki... charakter. Czarny charakter, jak to jest zbudowane znowu, jak, 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 Martin, jak to jest Martins, gęste. Ten, ten, to, to się wszystko toczy w tym yy, mikrokosmosie Kentucky wiejskiego, tak? Gdzie też to jest piękne. Tam ci gangsterzy, którzy tam się pojawiają. To są, to są w gruncie rzeczy małe płotki, tak? To nie jest jakaś. Yy, tam chodzi o to, żeby ocalić dłuższe miasteczka, nie żeby ocalić, wiesz, całe Stany Zjednoczone czy cały świat, a jednak, a jednak się tym przejmujemy, jednak. I to Justified też mnie nauczył, jak pisać takie rzeczy, tak? Jeśli hmm. się zastanawiamy, skąd się wziął Bezimienny, tak? To między innymi Justifieda, tak? Bo nagle się okazało, że kurczę, da się napisać solidną opowieść sensacyjną, pełną napięcia, gdzie stawką jest właśnie. Yy, sytuacja w, ma, w małym miasteczku, tak? Gdzie, a a, a, nie, a nie, cały, nie cały świat. Więc te echa Justifida się w, w, przede wszystkim w pierwszej części bezimiennego yy, odzywają. No, Świetna tutaj, rzecz. Też kudosy dla Mora Leonarda, który stworzył postać. Tak. E, e, Rajlanda. No i też jest uważany za klasykę. Absolutnie. Takiej literatury hard boiled. Tak. w Stanach Zjednoczonych i też kochany przez. E, Filmowców sam zresztą filmowcem też był, pisał scenariusze. O, o twoje doświadczenia z pisania scenariuszy już ci nie będę pisał, bo ten temat przypuszczam był te, <laughs> przerabiany. Też te, 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 na każdym spotkaniu się pojawia. <laughs> dziesiątki tak. razy. A tymczasem porozmawiajmy o polskim bohaterze. Uosobieniu Polaka-Cwaniaka, który w każdej sytuacji da sobie radę. Franek Dolas. Jak tam drugą wojnę światową. Rzadki Zadki. przykład polskiej komedii, która jest pozytywna, bo ostatnio rozmawialiśmy z kolegami w redakcji, że te najbardziej kultowe polskie komedie opowiadają zazwyczaj o szemranych ludziach, są bardzo gorzkie, na przykład filmy Barei. Tak. A, a Dolas nie jest taki. Dolaz jest co prawda cwaniakiem, ale takim pozytywnym cwaniakiem i ten film chociaż rozgrywa się w trakcie wojny, to jest pozytywną Tedy historią bardzo, z Happy Bardzo. Bardzo pozytywną, bardzo ten. No i znowu tutaj jesteśmy w Polsce, więc tutaj już się z, każdy z Polak ma swoją kochaną tę komedię, czy to będzie tak Bahreia, czy sami, czy sami swoi, tak, czy nie lubię poniedziałków, tak. U mnie to jest, u mnie to jest, jak rozpętałem drugą wojnę światową. No, znowu fantastycznie przecież zagrane na każdym ten, na każdym etapie, fantastyczny dowcip też. No to ta sama scena otwierająca, tak, gdzie. Z, Zaspał w pociągu nie I strzela do niemieckiego wartownika i wybucha druga wojna nie? i mówi, co ja tam najlepszego uczyniłem, tak? Ale przede wszystkim. No, ja do końca życia będę pamiętał oczywiście scenę w Austrii, tak i, e, i tego SSMana, który próbuje napisać Grzegorz, że tak i są dolne, tak? To było potem to jest genialne, tak? E, świetna e, e, moja ulubiona po prostu polska komedia, i tyle. A myślisz w ogóle, że. Mamy, jest coś takiego jak polski typ poczucia humoru, bo na przykład mówi się, że jest na przykład francuskie poczucie humoru i od razu wiemy, jak, jak, jaka to jest na przykład komedia i jaki rodzaj komedii. Żydowskie poczucie humoru tak. też bardzo wykształcone. A czy my Polacy też mamy, twoim zdaniem, jakiś wiesz, specyficzny co, rodzaj? Wiesz co, wydaje mi się, że tak i to jest właśnie, tylko on też się nie pojawia w kinie od dłuższego czasu, tak, notabene i to jest ten e, gorzki rodzaj humoru, ten, 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 ten barajowski, tak. Mhm. Gdzie żartuj, który wynikał z jakiegoś też poczucia, mam wrażenie, niższości. Tak? I, i, I kompleksów, tak? I poczucia tego. I może dlatego ten humor tak na notabene zginął, już się mhm. nie pojawia, bo my już tego nie mamy. Znaczy to jest na, największa zmiana, która mam wrażenie, nastąpiła w Polsce. W późnych latach 2000 czy późnych, ale tak około właśnie roku 2000, 2010 mhm. w, tych, w tych okolicach, to jest to, że my, tak jak ja pamiętam, nasze uczucia względem zachodu, to my się cały czas czuliśmy gorsi, cały mhm. czas czuliśmy się biedniejsi, cały czas się wstuliśmy zawstydzeni. Tak? Mówiliśmy tak, że. Cały czas się pojawiła ta kwestia, że w normalnym kraju na zachodzie, nie, że tam jest porządek, a u nas wiadomo, zawsze, zawsze burdal. I w pewnym momencie to się skończyło. I w tej chwili oczywiście my sobie zdajemy sprawę, że mniej zarabiamy od ludzi na zachodzie, ale nie mamy żadnych kompleksów względem nich. I to jest i być może dlatego, już takie filmy nie powstają, jak, jak, jak filmy, filmy Barei. Znaczy, mhm. nawet jak mi się teraz pojawia. Pojawił w głowie, wiesz, y, oczywiście w killerze tego nie ma, ale już wiesz, cały wątek killerów dwóch. No przecież było oparty na to, że killer założył fundację i sprowadza pomoc humanitarną do Polski, nie? Wiesz, teraz to by wiesz, czy, 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 czy nasze dzieci byłyby w stanie zrozumieć, wiesz, o co chodzi w killerów dwóch, nie? Po, po... A w Barei na przykład? A, kurczę, a w, w Barei już ba mam wrażenie bardziej, dlatego, tak? To jest tak, bardziej że, purno, że, purną sensu, więcej jest tam. Znaczy, ale też dlatego, że mniej więcej wiesz, mniej więcej... Znaczy, chodzą na lekcje historii, wiedzą, że był PRL i to był troszeczkę inny ustrój i on był ten, non nonsensowny. Wiesz Jeszcze ja też w PRL-u, przecież się wychowałem przez 4 lata, tak? Ja miałem, przepraszam, jestem, jestem rocznik 84, czyli wiesz, miałem 5 lat ten. No, to taki jak, schyłeczek jakby, jak był, już. Schyłeczek, tak? Ledwo co pamiętam i wiesz. I, e, i z notabene mam bardzo pozytywne wspomnienia z PRL-u. Znaczy, nie mówię, że PRL był dobrym krajem, żeby mi tego nie wyciągał. Chodzi o to, że mam wiesz. Mam, Mamy same, tytuł dla newsa. Ma, ma, mam same miłe wspomnienia związane z tym, jak dzieciak biegałem po ten. Po, po osiedlu, czy jeździłem z jadkami na działkę. Tak? Było super, tak? E, więc ja też mogę mieć trudności z rozumieniem Barei, tak? Natomiast mamy to jakoś przetworzone i mamy stworzone w głowie jakieś ramy. Mhm. Jak ta Polska wyglądała za PRL? Tak? I jesteśmy w stanie te filmy w, w te ramy interpretacyjne wsadzić i je zrozumieć. Ale lata 90., kiedy Znaczy, po co wprowadzać, wiesz, pomoc humanitarną do Polski? Nie? Po co wiesz? O co chodzi, nie? Pół tony dolarów. Pół tony dolarów, nie? O, o, o co chodzi, dlaczego, nie? No, więc myślę, że ten humor właśnie się skończył z tego powodu, że na szczęście już chyba się pozbyliśmy kompleksów, co, co jest fajne. Ale była ostatnio polska, kurczę, polska, w języku polskim zrobiona komedia, która spodobała ci się i która na przykład wzbudzała spore kontrowersje, to jest film Wszyscy moi przyjaciele nie żyją. Tak. I ty byłeś jednym z Kurczę, z nielicznych obrońców, którzy mówili, że tobie ten film się właśnie podoba, dlatego że jest szalony, że potrafi zaskoczyć widza, że, że gra z makabrą, gra właśnie z absurdalnym humorem. No i nie. I podtrzymujesz. Tam to podtrzymujesz. Podtrzymuje, tak? podtrzymuje. przy czym to jest, wiesz, to... To jest film zrobiony w Polsce, ale on nie jest polski. Znaczy reżyser jest słoweńcem, tak? To z jednej strony, ale nawet gdyby był Polakiem, to i tak bym to podtrzymywał, że to nie jest mhm. polski film. Przecież nawet jak patrzysz na ten dom, w którym się dzieje akcja, takich domów nie ma w Polsce. Przecież to jest to to, to to jest dom, to jest dom wzięty z amerykańskiego filmu. Mhm. Tak, natomiast podobał mi się ten jest właśnie fajny, szalony. Dużo się dzieje ta impreza, to jest to jest impreza, wiesz, studentów, z stowarzyszenia Kapa Gamma coś tam, nie? Natomiast, fa i, te i też właśnie to, o czym mówiliśmy. On jest mm -hmm. tam Kryżysek dokładnie wiedział, yy, co chce zrobić, jak chce zrobić, i, yy, i nie miał z tym problemu, że po prostu tworzy fajną komedię. Podobało mi się ten film. Mm -hmm. Film, który nie jest z pewnością komedią, i nie wzbudza pozytywnych uczuć. Jest film śmierci dziewczyna w reżyserii Romana Napoleonskiego. Zerkasz na mój zegarek. Zerkasz na twój zegarek, tak, tak, bo, bo pamiętam, że mam umówionego pana z Dobrze, Ale nie mamy, razie... a, nie mamy czas, mamy Dobrze, czas. Spoko. spokojnie. <laughs> śmierci dziewczyna i też kolejny. I pisażam, ten... To nie jest produkt placement. <laughs> I płacą mi niestety za to, żebym rzucał nazwę tej sieci spożywczej. A zgłaszali się już ci reklamodawcy, bo wspominałeś kiedyś o tym wywiadzie, że chciałbyś reklamować. O, oczywiście, że tak. jak ten. Wiesz co? Y, pojawiały się różne, y, różne propozycje, y, natomiast one się nigdy nie ziściły z różnych hmm. powodów. Bardzo tego y, żałuję, ale także dlatego, że wiesz co. Ci najczęściej reklamodawcy nie do końca wiedzieli, co, co, co sami chcą. Znaczy, inaczej, powiem anegdotkę, o co mi chodzi, jak dostawałem no. propozycję. Naprawdę odezwała się do mnie pani z, z agencji reklamowej, że pracuje dla takiej dużej marki samochodowych, samochodów luksusowych i naprawdę luksusowych, jak się dowiedziałem, o co chodzi, z górnej półki. Niestety nie... Jak twardo w, musi jeździć Mercedesem. ale Właśnie kurczę, nie daliby mi tego samochodu. Jak się, troszeczkę liczyłem na to, że mógłbym takim samochodem jeździć, nie. a Natomiast powiedzieli mi, powiedzieli mi, że chcieliby, żeby samochód tej marki pojawił się w mojej książce. Product placement. Tak, product placement. Ja powiedziałem im, że po pierwsze nie robię takich rzeczy, bo nie robię, tak, bo dla mnie, wiesz co, to, co ubierają bohaterowie, to jakimi samochodami jeżdżą, to jest sposób na budowanie postaci, tak? Znaczy, dobieram im takie samochody, które by coś o nich mówiły, ubrania, w których chodzą, to są też ubrania, które, wiesz, jak, jak coś wspominam o jakiejś marce, dlatego, że wydaje mhm. mi się, że, że to coś powie mi o tej postaci, tak? Ehm, dobra, więc, ale powiedziałem, ale też powiedziałem pani, wie pani, tak się składa, że okej, okay, mam postać, która mogłaby jeździć takim samochodem, tylko wie pani, ta postać akurat w tym samochodzie właściwie próbuje zgwałcić koleżankę z pracy, więc nie wiem, czy chcecie, żeby wasz samochód pojawił się w takim kontekście. Pani, pani się stanowiła chwilę i powiedziała, że okej, okay, chyba, mam, chyba mam rację, i już więcej niestety nie dzwonili do mnie. Więc się, ale no tak, to jest, to jest ciekawe. Uważam notabene, że ten. Potencjał marketingowy, który jednak występuje w polskich pisarzach. To oczywiście on nie jest jakiś gigantyczny, tak? Ale, ale jednak jest, my jesteśmy prawie niewidzialni. Tak? Właściwie jedyną osobą, której się udało to coś z tym zrobić, jest, jest, jest Szczepan Twardoch. Jako, no, Jakub, Jakub Żulczyk się... ostatnio też głos. No. I tak, Jakub Żulczyk też, tak? Jakub żulczyk miał, miał kampanię, którą robił z McKinley'em. tak? I z, z jakim Mackinleyem? Z, jakim, z, jakim z po prostu. Tak, i z prezentem Dudo, ale, to chyba, ale chyba nikt mu za to nie zapłacił, niestety. Ale, ale wzrost popularności, świadomości nazwiska tak, z, Gigantyczny, gigantyczny. tak jest. Zygmunt Mimączewski z kolei popłynął przez Atlantyk. Przez Atlantyk, tak. I, no, i, z, to jest, i fajnie, że to zrobił, znaczy, bo, bo pokazał ten tym gestem, że tak są pisarze i patrzcie, my tutaj jesteśmy, jesteśmy zauważani, można nas jakoś wykorzystać, tak. Ja wiem, że teraz dziwnie brzmi, ale to, są, to, są, to, to jest kuchnia tego, 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 tego zawodu, tak? I to jest też, o czym czasami myślimy, i, i nie no, ja marzyłbym o takiej sytuacji, że kurczę, ktoś do mnie zadzwoni i Panie Wojtka, może by pan został. Jakoś nam pomógł przy promocji jakiegoś, jakiegoś towaru. A może powinieneś zatrudnić sobie kogoś, jakiegoś wiesz, speca od PR-u, który by uderzał do drzwi. mój. tutaj mam bestsellerowego pisarza, tyle sprzedał, takie nagrody dostał. Tu ekranizacja, tu no, kolejne cztery się Wiesz szykują. co, wiesz co, być może trzeba by to zrobić, chociaż yy, Powiem ci, że raz miałem taką, takie spotkanie zapoznające się z panią, która chciała być moją agentką akurat od tego, mm -hmm. powiedziała mi, kogo jeszcze ma w swojej grupie, gdzie w końcu na współpracę nie zdecydowałem, ale dlatego, nie dlatego, że. Po prostu się do tego zeszło do, po kościach, tak jak już nie miałem czasu nad tym pomyśleć, ale pamiętam, kto był w jej grupie. To nie jest tak, że ci ludzie jakoś teraz błyszczą w reklamach. Nie, nie, nie wiem, czy to jest totalny brak zainteresowania rynku, czy. Po prostu być może ja przesadzam, może wcale nie jesteśmy medialni i tyle, nie. No, więc, więc tak to działa, no ale może kiedyś się uda i, i będę mógł się pochwalić tak. Wystąpiłem w reklamie proszku do prania, nie, że... No to trzymam w takim razie kciuki. A w takim razie, żeby pan z zakupami nie czekał, to zrobimy zagęszczenie akcji i emocji. Na liście e Wojciecha Chmielarza są też takie filmy jak Śmierci Dziewczyna, jest kryminał 36 francuska produkcja o dwóch rywalizujących ze sobą e policjantach. Jest też film pojedynek Ridleya Scott'a. I o niego w takim razie chciałem zapytać. To jest opowieść o dwóch e oficerach e walczących w trakcie wojen napoleońskich. Debiut Ridleya Scott'a. Opowieść o rywalizacji przede wszystkim męskim, męskiej i o obsesji. Mnie ciekawi, czy w tobie też jest yy, smykałka do rywalizacji? Czy lubisz rywalizować? A, wiesz co? Nie tyle lubię rywalizować, bo nie mam taki ten, ale hmm. jak już rywalizuję, to yy, to za mocno ten, to za, to za mocno mi wchodzi w chęć rywalizacji. Przykład tak? jakiś może? Wiesz co? Yy, od pewnego czasu zacząłem ćwiczyć kickboxing, to znaczy już 3 lata, więc to, to trochę jest. Super. Bo stwierdziłem, właśnie, że jestem już w takim wieku, gdzie bardzo łatwo złapać kilka na, za, za dużo kilogramów, tak? I żeby tego uniknąć, stwierdziłem, potrzebuję jakiegoś regularnego sportu. Mhm. No, nie chciałem mi się chodzić na siłownię, bo siłownia mnie nudzi po prostu przerzucanie tych ciężarów. Stwierdziłem, że kickboxing, ok, spróbujemy, tam się wiesz, człowiek rusza. dobra, do czego dążę? Mhm. Miałem potworny problem, żeby nauczyć się luzu. Jak się, oczywiście mamy tam, wiesz, mamy lekkie sparingi, tak? I to nie chodzi o to, żeby się zrobić sobie nawzajem krzywdę, tylko żeby sobie poćwiczyć pewne rzeczy. Oczywiście, wiesz, parę razy się w twarz dostaje, ale chodzi o to, żeby leżeć szybko, ale lekko, tak? Ja miałem koszmarny problem, żeby tego szybko, ale lekko i tego luzu na tych sparingach się nauczyć, bo zawsze jak od kogoś dostawałem, to się nakręcałem, że ja mu muszę oddać. I wiesz, bardzo często to była osoba, która myślała dokładnie tak samo, nie? I wiesz, się nakręcaliśmy, się kończyło na, może nie jakimś poważnym, ale mocnym okładaniu się ten, ten po, po, po twarzy. Czyli e, testosteron? Tak, tak. testosteron, mnie I miałem problem z tym, żeby się nauczyć, ok, to, że, to, że dostałem teraz, tak, to, że on mnie trafił, to nie jest nic złego, ja nie muszę mu oddać mocniej, tak. Dalej ten, dalej robimy to same, dalej gramy, gramy swoją grę, więc na przykład to takie, ten, takie, e, takie, e, ta, ta, takie, taki przykład mogę ci podać. O, się zaplątałem, przepraszam. Dobrze, a skoro jesteśmy przy pojedynku Ridleya Scotta, to Scott mam wrażenie, że wrócił do pojedynkowania się dwóch rycerzy w swoim ostatnim filmie, czyli ostatnim pojedynku. Dinku? Jego kariera zatoczyła koło... widziałeś ten film? Nie widziałem jeszcze tego filmu. No to trudno. No to, to trudno. 6 na 10 w skali ja, filmu. Ja, Okej, okay, no więc to mnie troszeczkę właśnie, jak zobaczyłem na filmu, ile to tematu to, to to mnie troszeczkę zniechęciło do, do oglądania. No Ridley Scott to jest też kolejny taki twórca, który może jak Gene Hackman powinien w pewnym momencie powiedzieć, dość zrobiłem już wystarczająco dużo. A wiesz, że no, nowego Gladiatora już niedługo? Powa e Aktualnie kręci film o Napoleonie z Joaquinem Phoenixem tak, i daj... po tym jak go zakończy to Gladiator 2. Ten, ten film o Napoleonie daje, daje nadzieję, bo Feniks jest wybitnym aktorem i wydaje mi się, że on by w czymś byle jakim nie, nie zagrał. Znaczy mam do niego bardzo duże zaufanie jeśli chodzi o, o wybór roli, chociaż notabene ja nie jestem wielkim fanem Jokera. Mhm. Tak, znaczy jak zobaczyłem ten film, to stwierdziłem, ok, jest fajny, ale dajcie spokój, jest Złote Lwy w Wenecji, Oscar nie. Ale mi się wydaje, że on dobrze trafiał w swój czas. Że to był taki moment, kiedy też zaczęliśmy prawda. lubić antybohaterów kłamanych na złoczyńców, którzy y, walczą ze establishmentem. Polski na przykład film Są Bójców, y, Hater też w zasadzie było o tym. Parasite też jakby. Y, y, tak, tak, to, tak raczej, raczej, to, jest, raczej, to jest faktycznie e, film y, mocno polityczny, idący, wiesz. Y, Pokazujący y, no, pewne problemy, także, także polityczno-majątkowe, finansowe, mm -hmm. tak współczesnego świata. Tak samo było z, 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 z parasitem. E, ale kurczę, notabene, z, z, jak myślę o Parasajcie, to, y, to jest taki. O, teraz mi się od razu przypomniało mm -hmm. ten zagadka zbrodni tego samego ten tego Świetny samego. Film. Fantastyczny film. Jedyny, chyba, nie wiem, czy nie jego debiut, ale też tak Nie, nie, nie ale, ale, ale jeden z, tak gęsty kryminał, tak fantasty koreański, fantastycznie ten. fantastyczny um, Parasite jest o tym dokładnie o tym samym, o czym jest Snow i dlatego Ten sam ten, reżyser. Ten, ten sam reżyser, ale to jest dokładnie ta sama historia, notabene. Co, 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 co jest ciekawe, tak? Czy to jest historia? Bo Parasite jest. Ja miałem też. Bardzo długo nie, nie rozumiem, o czym ten film jest. Tak? Miałem z tym problem, że okej, okay, znaczy, przecież to jest niby film o nierównościach majątkowych, tak? I, I o tym, jacy ci bogacze są źli, ale hej, przecież ci bogacze są najbardziej tematycznymi postaciami w tym filmie. Tak? To, ci, to ci, ci, którzy tam wchodzą, nie, są jak, jakimiś koszmarnymi osobami, które niszczą ich życie. Nie? Więc o dopiero więc dopiero wspomniałem zaraz ja zrozumiałem, że nie, no to jest film o tym, że kurczę, jeśli czegoś nie zmienimy. Jeśli chodzi o dystrybucję majątkową, to wszyscy, ten, wszyscy, z wszystkich nas spotka ten katastrofa. Tak? I tych bogatych, i tych biednych. Tak? I, I tutaj musimy sobie troszeczkę rzeczy przemyśleć. Joker niby jest o tym samym, ale mniej. No, więc jakoś tak. Dobra, ale ten yy, Jacqueline Phoenix, mam do niego zaufanie, jeśli chodzi o, o, o wybór rur, więc mam nadzieję, że Napoleonem yy, Ridley Scott wróci do formy. Ale drugi gladiator ja też ten film się skończył. Tam, tam nie ma żadnych yy, luźnych wątków do To będzie chyba o synu Lucilli i Bratanku Komodusa, siostrzeńcu o, Komodusa. Wystawiam ten, wystawiam język, po prostu nie, nie do końca w to wierzę. Nie, nie wiem, co tam było. No, już jest i czeka. No Ty dobrze, mówię, no to, ja nie, nie wiem, ale to jest to, o czym mówiliśmy, mm -hmm. nie? Na samym początku naszej rozmowy, kurczę, sequele, powtórki, filmy superbohaterskie, ludzie się boją zaryzykować teraz wyłożyć pieniądze na, na, na nowe tytuły. W takim razie zataczamy koło, a skoro wykład... rozmawiamy, już kończymy naszą rozmowę o wykładaniu pieniędzy za tytuły. W jednym z wywiadów powiedziałeś, że dopóki ludzie nie wchodzą na plan zdjęciowy, to ty się nie wypowiadasz o swoich ekranizacjach. Kiedyś przyznałeś się do tego, że praktycznie każda z swoich powieści tak. ma wykupioną opcję. Tak. To jest różnica między wykupieniem bram, opcji do ekranizacji, a do ekranizacji. Tak. Co tam z wyrwał? Coś, co, coś się zmieniło? Możesz coś powiedzieć więcej? Ja nie mogę nic więcej powiedzieć nic nie niestety. Więcej. Nie mogę, nie wiem, ba, bardzo żałuję, nie mogę, nie mogę nic powiedzieć. No, dzieje się, cały czas pracuję nad tym, żeby ta ekranizacja doszła do, do skutku i jak w końcu Ale idzie ku na plan, dobremu? Wiesz co, jestem przekonany na 95 że ten film powstanie. Macie już obsadę? Eee, mam już obsadę. Scenariusz gotowy? Scenariusz gotowy, przeczytałem go. Nie ja jestem tutaj twórcą tym razem i dobrze, bo eee, to jest w ogóle, wiesz, najfajniejsze w ekranizacjach dla twórcy i, i w ogóle też nawet w, jeśli chodzi o ekranizację audio, tak, przerobienie na, na audiobook, bo myślę teraz o Wilkołaku, tak, mm -hmm. tu z tego Empik zrobił audioserial, jest to, kiedy widzisz, co inni twórcom robią z, tw robią z twoją twórczością, tak, jakie z niej wyciągają wątki, jak ją przerabiają, jakie tam emocje oni znajdują, tak. Więc dobrze, że nie pisałem scenariusza do ekranizacji wyrwy, bo autor Kurczę, przepraszam, że zapomniałem nazwiska, to jest autor scenariusza do Hiacynta. Marcin Ciaston. Oczywiście, Marcin Ciaston. Dziękuję ci bardzo. Wyciągnął z tego takie rzeczy i wyciągnął, tak to ułożył pod, pod ekran, że ja bym tego nie był w stanie zrobić. Znaczy, ja mam tą historię za bardzo ułożoną po swojemu w głowie, i już pewnych możliwości fabularnych bym nie zauważył. On to fajnie wszystko ułożył tak, że to pasuje do, że już się tą historię w bardzo. Czytelny sposób przedstawić dwie godziny na czasu, czasu ekranowego. I nie zdradzić, kto zagra główną rolę. Nie mogę, nie mogę, przecież wiesz, co mi zrobił, jakbym zdradził ten? Nic by nie zrobili, po prostu film miałby jako pierwszy ekskluzywnego nieca. <laughs> Słuchaj, to powiem ci, do kogo masz zadzwonić, żeby ten, żeby, żeby ci opowiedział. Nie. Ja z, mam nadzieję, że jeszcze z tym producentem, czyli z filmem Wiernik pro parę, parę biznesów w życiu robię. I po prostu <laughs> wiem, że. Okej, nic mi teraz nie zrobili, gdybym ci powiedział, kto jest ta obsada, ale żeby więcej do mnie zadzwonili. Zostawił mi wyrwę w sercu, ale trudno. Interesy trzeba dbać. Widać, że facet pilnuje, żeby wszystko się zgadzało. Wojciech Mielarz był bohaterem podcastu Mój Lubiony Film. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Dzięki wielkie.